Otwieram sesję 8 kadencji Rady Gminy Adamówka. Witam Państwa serdecznie. Witam Edwarda Muziewicza, wójta gminy Adamówka. Witam Annę Skórską, skarbnika gminy Adamówka. Witam Łukasza Kominko, sekretarza gminy Adamówka. Bardzo serdecznie witam panów radnych, witam panią protokolant, witam panie i panów sołtysów. Witam również serdecznie pracownika gminy obsługującego Radę Gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych w chwili na sali jest 12, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagane forum. Przedstawiam Państwu propozycję porządku obrad. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt piąty informacja pana wójta z działalności między sesjami, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024, punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka na lata 2024-2028. Punkt ósmy podjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego. Punkt dziewiąty podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Adamówka w 2024 roku. Punkt dziesiąty podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Punkt 12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Adamówka za rok 2023. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu usług społecznych w gminie Adamówka na rok 2024. Punkt 14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Centrum Usług Społecznych w Adamówce za 2023 rok. Sprawozdanie jest dostępne na stronie. Punkt 15. Sprawy różne i wolne wnioski. Punkt 16. Zakończenie obrad. Czy akceptują Państwo przedstawiony porządek obrad, czy też będą inne propozycje? Proszę bardzo, pan wójt. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, prosiłbym bardzo o rozszerzenie porządku obrad po punkcie 14, o punkt 15 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Adamówka. Wiąże się to z tym, że ta nowa ustawa o ochotniczych strażach pożarnych wprowadziła taką konieczność uchwalania tego ekwiwalentu co dwa lata. Te dwa lata mijają już od uchwalenia tego ekwiwalentu, w związku z tym no jest konieczność podjęcia stosownej uchwały. I punkt 16, podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Adamówka. W związku z tym punkt 15, sprawy różne i wolne wnioski, miałby punkt 17 i zakończenie obrad to byłby punkt 18. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. Kto z panów radnych? Przepraszam, proszę. Mamy głosować nad czymś, na czym nie mamy w ogóle dokumentów. Po pierwsze, przyjęcie sprawozdania z działalności CUD-u i przyjęcie programu usług. Wszystko jest, że mamy szukać w internecie.
do tej pory wszystko było, dostawaliśmy dokumenty. A internet jest internetem, który można dzisiaj być, jutro nie być, zmienić i tak dalej. Ale proszę Państwa, to, że obszerne dokumenty są zamieszczane w internecie, to był wniosek panów radnych, żeby nie marnować papieru. I, no kiedy? Ja nie, przecież już były takie dokumenty w taki sposób zamieszczane. Ale proszę Państwa, jeżeli Rada Gminy będzie sobie życzyć, żeby wszystkie dokumenty były drukowane, to będziemy drukować, no nie ma problemu, tylko że to był naprawdę taki wniosek. No nikt nie robi tego... Ja oczywiście... Przechodzimy więc do rozszerzenia porządku obrad. Kto z panów radnych jest za rozszerzenie porządku obrad o punkt 15 i 16 w treści przedstawionej przez pana wójta? Otwieram głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad. Proszę o udział w głosowaniu. Zamykam głosowanie. Za przyjęcie porządku obrad głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie. Otwieram więc głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Proszę o oddanie głosu. Proszę sprawdzić jeszcze raz piloty do głosowania, bo nam brakuje tutaj głosów. Do 90. Jeszcze 2 głosy brakuje. Proszę sprawdzić piloty do głosowania. Proszę ponownie o sprawdzenie pilotów do głosowania, bo nam brakuje tutaj jednego głosu. Zamykam głosowanie. Za przyjęcie porządku obrad głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram więc głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 5. Informacja pana wójta z działalności między sesjami. Bardzo proszę pana wójta o informację. Więc jeżeli chodzi o takie najistotniejsze działania, to chciałbym poinformować, że złożyliśmy wniosek i wniosek został przyjęty o kredyt, o pożyczkę na prefinansowanie rozbudowy ujęcia wody. Będziemy korzystać tutaj z kredytu prawie w wysokości 3 milionów złotych, czyli troszeczkę
niższym wymiarze niż mogliśmy, ponieważ no dofinansowanie jest na ponad 3 miliony i na tą kwotę dofinansowania możemy skorzystać z tego kredytu. Od maja faktury będą płacone przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Natomiast no my też będziemy mieć do zapłaty część faktur, które będą płacone przez gminę na zakończenie inwestycji z tego względu, że kredyt, który to ta pożyczka, z której będziemy korzystać na prefinansowanie, jest niżej oprocentowana niż lokaty terminowe. W związku z tym najpierw chcemy skorzystać właśnie z tej pożyczki. Z Banku Gospodarstwa Krajowego będziemy też korzystać z pożyczki na prefinansowanie przebudowy drogi Krasne-Capłapy-Pawłowa. Tam wysokość tej pożyczki będzie mniejsza z tego względu, że po przetargu koszt robót budowlanych okazał się mniejszy. Natomiast myślę, że na najbliższej sesji, ponieważ jutro będzie rozstrzygany przetarg na nadzór, nad roboty w zakresie nadzoru nad przebudową tej drogi, a nadzór też jest kosztem kwalifikowalnym, to będzie można już określić wysokość tej pożyczki. W związku z tym będzie można też składać wniosek o pożyczkę na prefinansowanie też z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli chodzi o ten drugi kredyt, to wysokość tego kredytu to jest 1 799 375 zł, jeżeli chodzi o roboty budowlane. Natomiast no do tego dojdzie 63,63% z wartości kwoty brutto, bo tutaj kosztem kwalifikowanym są koszty brutto, ponieważ od przebudowy drogi nie możemy odliczać podatku VAT. No to już nie będzie duża kwota, bo wydaje nam się, że koszty nadzoru, no jest ogłoszony przetarg, no jutro już będziemy no przynajmniej wstępnie wiedzieć, bo będą złożone oferty. Przepraszam, nawet w piątek, bo został przesunięty termin na składanie ofert właśnie do piątku. Ale to już nie będzie duża kwota, czyli można powiedzieć, że tak no 1 800 parę złotych, czyli na tą część, na którą później uzyskamy dofinansowanie. Jesteśmy też w tej chwili przed rozstrzyganiem przetargu na kanalizację deszczową przy budowie Domu Kultury w Adamówce, ponieważ ta kanalizacja deszczowa nie była ujęta w przetargu, który był ogłoszony i rozstrzygnięty na wykonanie tych robót budowlanych związanych bezpośrednio z budową tego domu kultury. No, poza tym przygotowujemy i to widać w zmianach do budżetu drogi do przetargu, te, które tam oglądaliśmy wspólnie, i
został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie dokumentacji. Jest ona opracowywana na termomodernizację budynków gminnych oraz remont obiektu zabytkowego, jakim jest Dom Ludowy w Majdanie Sieniawskim. Tutaj chcę od razu powiedzieć, że ta nazwa, która powszechnie była stosowana, czyli Wiejski Dom Kultury, no ona była nazwą niezgodną z zapiskami w starych dokumentach. I też no, wszyscy byli przekonani, że ten dom, zresztą może nie wszyscy, ale sporo osób twierdziło, że to jest dom wybudowany po wojnie, natomiast ten dom był wybudowany przed wojną i dzięki temu mogliśmy wpisać go za zgodą oczywiście konserwatora zabytków do gminnej ewidencji zabytków. No i uzyskaliśmy na to też dofinansowanie ponad 700 tysięcy złotych. Uregulowaliśmy też sprawę dwóch cmentarzy zabytkowych, więc na które też uzyskaliśmy dofinansowanie, czyli cmentarz, który jest w Majdanie Sieniawskim, taki bardzo maleńka powierzchnia. Na szczęście działka była wydzielona i za zgodą kurii metropolitalnej w Przemyślu przejęliśmy bezpłatnie od parafii w Majdanie Sieniawskim i ten cmentarz tak zwany austriacki też za zgodą kurii metropolitalnej przejęliśmy od parafii w Cieplicach. I w związku z tym też będą mogły być ogłoszone przetargi na wykonanie tych robót, na które uzyskaliśmy dofinansowanie. No i zresztą to będzie też widać w zmianach w budżecie, no po to, żeby właśnie te przetargi można było ogłaszać. Jednocześnie przy przetargu na właśnie opracowanie tej dokumentacji, która będzie podstawą ogłoszenia przetargów na termomodernizację, został jednocześnie rozstrzygnięty przetarg, ale umowy nie możemy podpisać, dopóki nie będą zabezpieczone środki na rozbudowę przedszkola w Adamówce o po prostu takie skrzydło, które będzie położone prostopadle do całego budynku tego przedszkola na utworzenie właśnie miejsc dla najmłodszych dzieci w wieku do 3 lat. A dlatego to zostało zrobione no, jak gdyby skoordynowane z tymi robotami, które będą dotyczyły termomodernizacji, no, że tutaj no, musi to zrobić jeden projektant, dlatego że no, trudno sobie wyobrazić, że jeden będzie projektował właśnie roboty termomodernizacyjne, a inny roboty, na które trzeba uzyskać pozwolenie na budowę, ale no ściśle związane z budynkiem przedszkola. To są takie chyba najważniejsze zadania, które były realizowane. No chcę jednocześnie powiedzieć, że mamy też szansę uzyskać dla właścicieli, no trzeba powiedzieć, lokali w budynkach wielorodzinnych dofinansowanie na termomodernizację taką częściową w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. No mam nadzieję, że kiedy
mieszkańcy osiedla zobaczą faktyczne efekty tego przedsięwzięcia, to jakoś no, oprócz takiego, można powiedzieć, pilotażu, bo naprawdę, przepraszam, zainteresowanie było znikome, no jednak wychodząc z założenia, że mieszkańcy no, muszą zobaczyć efekty, szczególnie, że to jest takie trochę środowisko no, nieufne wobec tego typu działań, bo przecież wiemy, jak znikome było zainteresowanie chociażby kolektorami słonecznymi, które przecież można było bez problemu z tego programu w ramach projektu parasolowego można było korzystać, czy fotowoltaika, no to też było tam znikome zainteresowanie, ale miejmy nadzieję, że właśnie taki, no nazwijmy to pilotaż w tym zakresie spowoduje no takie właściwe zainteresowanie. No chcę też powiedzieć, bo to może dla panów radnych jest istotne, kolejna firma, która zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji w zakresie programu Czyste Powietrze, chce organizować, my no nigdy nie utrudniamy, chociaż nie gwarantujemy, czy ta firma jest solidna, czy niesolidna, no to już każdy mieszkaniec musi rozstrzygnąć, ale będą spotkania no jeszcze nie wiem, czy w każdej miejscowości, czy tylko powiedzmy w tych większych miejscowościach, właśnie takie informacyjne, które po prostu no, pozwolą ewentualnie mieszkańcom zdecydować się na korzystanie z programu Czyste Powietrze, ponieważ ten program uległ zmianie i można, a szczególnie, że niektóre firmy to gwarantują, że można po prostu realizować to tak, no, powiedzmy jak my mamy przy realizacji, no powiedzmy właśnie rozbudowy ujęcia, czy szczególnie przebudowy drogi, że oni, czyli te firmy, one po prostu, można powiedzieć, prefinansują, czyli mieszkaniec nie musi tak jak do tej pory zrealizować całe zadanie, zapłacić za nie i dopiero wtedy występować o dofinansowanie, tylko to, co jest dotacją, to w tym pierwszym okresie firma zabezpiecza, natomiast mieszkaniec tylko dokłada ten udział własny. Czyli nie ma tej bariery, jaką było posiadanie środków, no można powiedzieć, na całe zadanie i dopiero później był zwrot. Ale to już od pewnego czasu, to nie jest tak, że to się zmieniło w ostatnich miesiącach, tylko te zasady już obowiązują znacznie dłuższy okres czasu, a być może mieszkańcy tego nie wiedzą, więc będą mogli na takich spotkaniach dowiedzieć się no, od firm, które to gwarantują, natomiast no, oczywiście my nie gwarantujemy, jakie to są firmy, bo my tych firm nie znamy i no, niemniej jednak warto skorzystać z tych informacji, które gdzieś tam będą przekazywane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie sprawozdania. Czy są jakieś pytania co do sprawozdania pana wójta? Proszę bardzo, pan radny. Ja mam pytanie odnośnie właśnie tego ostatniego punktu, o którym pan mówił. Czy jest wiadomo, jakich tematów dokładnie będzie dotyczył ten program? Więc jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze, to on dotyczy budynków będących własnych, budynków, czyli
budynku, które, na które wniosek może składać właściciel. Czyli nie dotyczy to bloków. Jeżeli chodzi o bloki, to, to jest ten program Ciepłe Mieszkanie. I tam, tak jak powiedziałem, możliwości skorzystania z dofinansowania są po prostu ograniczone, no, dostosowane do mieszkań, które stanowią lokal w budynku wielorodzinnym. W tym programie przy budynkach wielorodzinnych, chyba, które składają się z czterech lokali, jeżeli jest wspólnota mieszkaniowa, to można skorzystać, no ale to jest temat nieaktualny tutaj, bo tu nie ma żadnej wspólnoty. No i to... Ja jeszcze, panie wójcie, zapytam o ten poprzedni punkt odnośnie termoizolacji, bo tu dotyczy również tych, widzę, budynków wielorodzinnych. Czy to dotyczy tylko tych, które posiadają osobowość prawną? Czyli... Nie, to wystarczy, że pan ma prawo do lokalu. Ale dokładnie to chodzi o fotowoltaikę? Nie. To generalnie dotyczy tego, czego może dotyczyć w lokalu, który jest w budynku, którego jestem współwłaścicielem. Czyli można docieplić, nawet nie wiem, czy ściany można docieplić, okna wymienić, drzwi. No, zresztą to szczegółowo myśmy informowali na spotkaniu. To się nic nie zmieniło. Na tym spotkaniu, które było właśnie w klubie na osiedlu. Także tu się nic nie zmieniło. Tyle tylko, że mimo iż nie było praktycznie żadnego zainteresowania, to jednak, no, żeby mieszkańcy nie narzekali, że jednak są zainteresowania, przez to, że jest ich tak bardzo mało, nie mogą z tego skorzystać. Także to wcale nie jest nic dobrego, bo przygotowanie takiego projektu, czy on jest dla 200 mieszkańców, czy on jest dla dwóch, jest takie samo. Proszę bardzo. Panie wójcie, ja mam pytanie takie związane z rozbudową przedszkola. Czy nie można by było dołączyć do tego, do budowy jakiegoś lokum i urządzenie tutaj żłobka? Dużo było zapytań i tak dalej, kiedy będzie żłobek. Podobno było obiecane, że będzie. Czy nie można by było teraz z tą rozbudową przedszkola od razu podjąć sprawy w ten sposób, żeby przygotować lokum na żłobek? Dziękuję. Proszę państwa, to jest, bo na to zadanie mamy przyznane dofinansowanie i jeżeli chodzi o ten obiekt, który powstanie, to można powiedzieć, że my sprawdzimy w praktyce, jak wyglądają faktyczne potrzeby na tego typu usługi. Bo no przekonaliśmy się na przedszkolu. Mieszkańcy, rodzice deklarowali potrzebę utworzenia dwóch oddziałów 10-godzinnych. Teraz w rzeczywistości potrzeby są w pełni zaspokajane przez jeden oddział. I to wcale nie 10-godzinny, bo ja to przedstawiałem. No po prostu potrzeby w tym zakresie są dużo mniejsze, więc trudno podejmować decyzję o budowie żłobka, no powiedzmy na 30 dzieci, gdy w tym zakresie może się okazać, że potrzeby są dużo mniejsze. I ten klubik, bo tak to się nazywa, no właśnie, może pani dyrektor odpowie, bo ona pisała projekt, wie dużo więcej ode mnie. Proszę bardzo. Dziękuję. Ja tylko tak nadmienię po prostu, że myśmy otrzymali środki z krajowego programu odbudowy
Na ten cel to jest około 600 tysięcy złotych na rozbudowę właśnie tego budynku i to jest, nie chodzi o żłobek, dlatego że żłobek to jest na minimum jakieś tam 25 dzieci. My otrzymaliśmy na 14 dzieci i tutaj po prostu rozważamy to, bo jesteśmy przygotowani, jesteśmy na etapie, po prostu możemy podpisać umowę, tylko badamy po prostu te realne potrzeby, tak jak pan wójt powiedział, czy naprawdę te potrzeby będą, bo dofinansowanie już mamy i też ten projekt, jeżeli pan radny będzie chciał zobaczyć, jak to będzie planowane, to ja ten projekt już też mam wykonany. Osobiście ja go wykonałam i jest u mnie w biurze, więc zapraszam, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, jak będzie, jaki jest plan, prawda? Tylko musimy zbadać faktycznie realne potrzeby, żeby później się nie okazało, że... No bo też będziemy musieli to utrzymać. Oczywiście środki z Krajowego Funduszu też otrzymaliśmy do 27 roku na kontynuację, na działalność. Jednak wiadomo, że wszystko trzeba przemyśleć. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Ja chciałam serdecznie przywitać na dzisiejszej sesji panią Malwinę Misiąg, dyrektor Centrum Usług Społecznych. Przepraszam troszkę z opóźnieniem, ale chciałam akurat zamknąć temat w tym punkcie. Również serdecznie witam pana Darka Chamika, geodetę gminy Adamówka. Witamy serdecznie. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024. O przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W budżecie gminy na 2024 rok proponujemy następujące zmiany. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 4 640 221 zł i 36 groszy. I na te ogółem dochody składają się dochody bieżące o kwotę 1 251 062 tysiące złotych, w tym wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 130 tysięcy złotych, wpływy z oświatowej subwencji ogólnej 671 806 zł. Są to wpływy z subwencji przeznaczonej na podwyżki dla nauczycieli. Przy czym, tak jak wspominałem, to jest mniej więcej na połowę z tych 30%. Niemniej jednak wszystko wskazuje na to, że te środki, które były zabezpieczone w projekcie budżetu i później w przyjętym budżecie, te środki, które były przeznaczone na szkoły, powinny tutaj wystarczyć na płace do końca roku. Wpływy z części rozwojowej subwencji ogólnej, to jest taki nowy rodzaj subwencji i u nas te wpływy wynoszą 207 420 zł. Wpływy z tytułu odpłatności uczestników za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Ciepliczanka 61 836 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 180 000 zł. To zarówno jak i ta pozycja, jak i wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika z tego, że w projekcie budżetu były planowane wpływy na poziomie roku 2024. No, niemniej jednak Rada Gminy zgodziła się przyjąć te propozycje, może z drobnymi korektami, które były proponowane i dzięki temu mamy wyższe wpływy, a wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi no, też nie były zmieniane, chociaż tutaj akurat te środki no, zapewne będą potrzebne na koszty gospodarki odpadami w bieżącym roku. I zwiększamy również dochody majątkowe o kwotę 3 389 159 zł i 36 groszy i składają się na to środki z nadleśnictwa Sieniawa na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych. Panowie pamiętacie, że my te drogi robiliśmy
No, między świętami a Nowym Rokiem. I one zostały zrealizowane. Myśmy zapłacili wykonawcy ze środków własnych, natomiast no, Nadleśnictwo Sieniawa nie zdążyło nam tych środków przekazać w roku 2023. W związku z tym przekazali nam to w roku bieżącym całą kwotę, jaka była zaplanowana i w związku z tym one wchodzą nam na dochody roku bieżącego. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych dla zadania budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Adamówka. Jest to kwota 1 995 000 zł. No do tego my tam dokładamy też środki własne w wysokości chyba 5%. No w każdym razie my łącznie 130 000, ale to jest razem z nadzorem, bo nadzór nie stanowi tutaj kosztu kwalifikowalnego. Także to no, przy stosunkowo niedużym udziale środków własnych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych dla zadania rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z instalacją fotowoltaiczną. No, nazwa tego zadania jest bardzo mocno myląca, bo ze względu na to, że przetarg był ogłaszany w czasie, kiedy no, można powiedzieć, szalały ceny i w związku z tym, że było znaczne przekroczenie kwoty zakładanej w ramach dofinansowania, w związku z tym zrezygnowaliśmy z rozbudowy sieci, a realizujemy instalację fotowoltaiczną przy oczyszczalni ścieków w Adamówce. To jest duża instalacja o mocy 200 kW i wraz z magazynem energii o pojemności 300 kWh. I teraz tak, ponieważ to dotyczy inwestycji, w ramach której my przy inwestycji odliczamy podatek VAT, w związku z tym zakładaliśmy mniejsze dofinansowanie, ale okazuje się, że my przynajmniej w tej pierwszej wersji rozliczamy się w kwotach brutto, więc w tym programie, no, że tak powiem, nie interesuje ich, co my robimy z podatkiem VAT, to znaczy może tak nie do końca. Według obecnie obowiązującej interpretacji będziemy mogli te środki, a nie niemałe, bo to właśnie 710 000, wykorzystać na realizację innej inwestycji. Tak przynajmniej jest na razie. W związku z tym my zwiększamy to dofinansowanie właśnie o 710 535 zł 78 groszy, bo tak to dokładnie wychodzi. I tak mamy na taką o tyle wyższą kwotę mamy promesę. Już nie po prostu tylko już konkretnie promesę. To nie jest informacja, że możemy taką promesę o takiej wartości uzyskać, tylko już promesa. I dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Adamówka. Tutaj zwiększamy dochody o 299 440 zł. Otóż z czego to wynika? Więc my rozstrzygnęliśmy przetarg, który składał się z dwóch zadań. I według harmonogramów zadanie polegające na budowie sieci oświetleniowej na podstawie dokumentacji będzie w całości zrealizowane w bieżącym roku. Zresztą no, widać, że wykonawca dosyć intensywnie rozpoczął te prace, ponieważ no, tych kabli, na razie kabli jest zakopanych stosunkowo dużo. Także no, ten wykonawca no, wykorzystuje czas, bo musi i tak czekać na słupy oświetleniowe.
Także nie będzie ta realizacja w takim z takim harmonogramem, jak wstępnie było zakładane, że będą to realizować powyżej 12 miesięcy, przy czym powyżej 12 miesięcy będzie tą inwestycję realizował wykonawca, który wygrał przetarg na tą część, która jest realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Niemniej jednak to wynika z zasad obowiązujących w tym programie. My możemy występować o 3 transze tego dofinansowania. Pierwsza na 20% kwoty promesy, druga na 30% kwoty promesy i ostatnia transza to 50% tej promesy. W związku z tym w tym roku zakładamy, że wykorzystamy 50% wartości promesy i w związku z tym należało po prostu tą kwotę, no, że tak powiem, dostosować do tego, co wynika z harmonogramu płatności obu wykonawcom. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Tutaj wpłynęły nam środki za zadanie prace pielęgnacyjne drzew przy Zabytkowej Alei Lipowej w miejscowości Cieplice. I tutaj była podobna sytuacja jak z tą drogą i nadleśnictwem. Myśmy to zadanie zrealizowali w roku 2023. Zapłaciliśmy wykonawcy, bo mieliśmy zabezpieczone środki w budżecie gminy. I refundacja, wiadomo, że to chwilę trwa, chociaż jest stosunkowo szybko, te środki są refundowane. Niemniej jednak wpłynęły nam w roku bieżącym, w związku z tym do budżetu wprowadzamy te środki, które nam wpłynęły, 96 011 zł i 58 groszy. I zakładamy również dofinansowanie na modernizację i prace pielęgnacyjne drzew przy cmentarzu z I wojny światowej w miejscowości Cieplice. Możemy to już. One były tak naprawdę zabezpieczone w roku ubiegłym. Niemniej jednak ze względu na to, że ten cmentarz nie był naszą własnością, to po prostu nie ogłaszaliśmy na niego przetargu. Teraz po zabezpieczeniu środków ogłosimy przetarg na przeprowadzenie tych prac pielęgnacyjnych. I dofinansowanie też na prace remontowe nagrobków na cmentarzu rzymskokatolickim w miejscowości Majdan Sieniawski, 83 104 zł. To jest ten mały cmentarzyk gdzieś tam jeszcze z XIX wieku. I zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 1 031 565 zł. Z tego są to dochody majątkowe o kwotę 1 031 000, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz ze słupami oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminy Adamówka, 1 031 565 zł. I proszę Państwa, to tutaj drobna korekta, bo ta kwota 299 440 zł jest przeznaczona na modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Adamówka. Ja nie patrzę z głowy, sypię wszystko, ale to jest inne zadanie. To zadanie będzie polegało na tym, że tam, gdzie nie przebudujemy oświetlenia ulicznego, zostaną wymienione wszystkie lampy oświetlenia ulicznego
i to na dodatek na lampy, które po prostu będą mieć inteligentne sterowanie, tak to się określa. Na czym to będzie polegać? Że będzie można ustawiać jasność świecenia tych lamp w zależności od pory nocy. Czyli można będzie to ustawić i to nawet zdalnie, czyli tak naprawdę w okresie gwarancji to nie będziemy musieli mieć nikogo, kto by nam to oświetlenie ustawiał. Będzie można zdalnie przez internet ustawiać właśnie po pierwsze godziny świecenia, a poza tym natężenie oświetlenia. No jest to możliwe dzięki temu, że będą to lampy LED-owe wszystkie, czyli po zrealizowaniu tego zadania, o którym tak dużo mówiłem, a gdzie jest zupełnie inna kwota, ale generalnie to się wszystko zgadza. I po przebudowie, po realizacji tych dwóch zadań będziemy mieć wszystkie lampy oświetlenia ulicznego lampami LED-owymi, a te lampy, które dotyczą tej modernizacji infrastruktury oświetleniowej, no to no właśnie będą jeszcze z takim dodatkowym sterowaniem, bo takie są wymogi dotyczące tego programu, w ramach którego dostaliśmy prawie 300 tysięcy złotych i to jest chyba nawet bez udziału własnego. Aha, nie, przepraszam, 20% jest tutaj udział własny. No i on być może, że jeszcze w szczegółach będzie wymagał jakichś tam korekt tego udziału własnego, ponieważ tam nie wszystkie koszty są kwalifikowane. Na przykład gdyby była konieczność wymiany wysięgnika, czyli nie tylko lampy, tylko wysięgnika, to też ten wysięgnik byłby kosztem niekwalifikowanym, czyli byłby po naszej stronie. Natomiast no też trzeba zdawać sobie sprawę, że będą miejscowości, w których praktycznie nie będzie już starych lamp, bo tak na przykład będzie w Dobczy, tak będzie w Krasnym, także te po prostu lampy, o których mówiłem, no nie wszędzie się pojawią. Tak, oczywiście. Tylko ja nie jestem dokładnie pewien, z którego, czy to jest z programu, gdzie jest zaprojektuj i wybuduj, czy z programu właśnie, gdzie są gotowe dokumentacje, ale w każdym razie jest... Tak, tylko że to zadanie, które jest w formule zaprojektuj i wybuduj, będzie trwało dłużej niż 12 miesięcy, czyli realizacja wejdzie na rok kolejny, ale jest to zakontraktowane i nie ma obaw, że będzie niewykonane. I w paragrafie drugim zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę, przepraszam, 8 475 387,73 zł. Z tego wydatki bieżące o kwotę 1 057 421,95 zł. I w tym jest wykonanie dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Cieplice. Więc proszę Państwa, ten zbiornik został zaprojektowany w roku ubiegłym, natomiast no, wykonawca no, nie złożył nam faktury, bo zrobił to
wszystko. Jakoś tak no, zachował się dziwnie i tak naprawdę wyszło to dopiero przy sprawozdaniu z wykonania budżetu na rok 2023, gdzie pani skarbnik mnie zapytała, no to były tu zaplanowane środki, a nie ma żadnego wykonania. Pewnie nie zapomniał, natomiast no wiadomo, że tutaj no rozumiecie, że no musimy zapłacić, no bo nie wypada w taki sposób postępować. Zakup energii elektrycznej do budynków świetlic, oczyszczalni ścieków, oświetlenia ulicznego i boiska sportowego Orlik 66 836 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół i oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej Adamówka i Majdan Sieniawski 663 806 zł. Chcę powiedzieć, że my podwyżki wynagrodzeń wypłaciliśmy, można powiedzieć, przed terminem. Wszystko jest uregulowane, chociaż jest jeszcze spory odsetek gmin, które tego nie zrealizowały. Także jakbyście tam się spotykali z jakimiś zarzutami, to nie ta gmina. Bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Społecznych w Adamówce 15 528 zł. Dożywianie dzieci w szkołach oraz osób starszych objętych programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028, wkład własny 36 136 zł. Zakup usług związanych z pobytem mieszkańców gminy Adamówka w Dziennym Domu Pomocy Ciepliczanka 61 836 zł. Tyle co po stronie dochodów. Wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 180 tysięcy złotych, też tyle samo co po stronie dochodów. Wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, nadwyżka środków z opłaty za śmieci w 2023 roku 13 779 zł 95 groszy. To tak jak ja nawet uzasadniałem przy tych podwyżkach, które no, że tak powiem, weszły na rok 2025, to tutaj nikt z mieszkańców nie musi się obawiać, że te pieniądze będą jakimś tam dochodem gminy, ponieważ gdyby okazało się, że ta gospodarka odpadami będzie kosztować mniej, to te środki w roku kolejnym wejdą na dochody i mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami, chociaż z tego co wiem, to teraz te koszty miesięczne no wcale nie są małe, bo chyba ilość tych odpadów no na pewno w stosunku do czasów, kiedy były te pierwotne ceny, czyli obowiązujące w roku 2020, bo chyba od tamtego okresu nie były zmieniane, to na pewno ta ilość się zdecydowanie zwiększyła. I wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 7 417 tysięcy. Proszę. No nie mamy. No to jest właśnie pytanie, a nigdzie nie mamy. W budżecie jakaś kwota jest zabezpieczona, bo to są zmiany do budżetu. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to jest 7 417 965 zł i 78 groszy. W tym mamy
rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Krasny wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Krasne i Pawłowa 311 tysięcy złotych. Od razu powiem, z czym to się wiąże. Otóż założenia geologa były takie, że to ujęcie powinno mieć wydajność około 10 kubików wody na godzinę. W tej chwili nałożyły się dwa istotne czynniki, mianowicie to, że w ogóle mamy wyjątkowo mokry rok, ale okazuje się, że tej wody w tym źródle jest znacznie więcej i zabezpieczenia, które były przewidziane przez projektanta, w żaden sposób nie wytrzymują naporu wody, bo to wszystko jest robione w specjalnych zabezpieczeniach, ponieważ wykopy są bardzo głębokie, a na dodatek tam po wykonaniu tych wykopów i ustawieniu zbiornika, który ma pojemność 200 kubików, muszą do tego zbiornika wejść ludzie, muszą go, no to się nazywa pospawać, chociaż to jest specjalne tworzywo. No i w związku z tym trzeba zwiększyć zabezpieczenia. Po pierwsze długość, żeby one, no, że tak powiem, od dołu w tym gruncie, który jest straszliwie nawodniony, mogły się utrzymać. No chcę powiedzieć, że wycenione to było na znacznie wyższą kwotę. Może nie słuchają tego, zechcemy negocjować to, co jest zapisane w budżecie. Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Adamówka. To jest to, co po stronie dochodów mamy te 1 995 000, to jest 2 027 000 złotych. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania rozbudowa budynku przedszkola na potrzeby utworzenia klubu dziecięcego Leśna Kraina w Adamówce 37 000 złotych. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z instalacją fotowoltaiczną 710 535 złotych i 78 groszy. Budowa Domu Kultury w miejscowości Adamówka wraz z instalacją fotowoltaiczną 3 600 000 złotych. Proszę tylko nie myśleć, że to jest jakiś gwałtowny wzrost kosztów, dlatego że my podobną kwotę mieliśmy zabezpieczoną w roku ubiegłym. Niemniej jednak wykonawca zrealizował mniejszy niż zakładany zakres. W zasadzie to w roku ubiegłym wykorzystaliśmy tylko pierwszą transzę środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. No i żeby po prostu umowa odzwierciedlała środki zabezpieczone w budżecie, to po prostu te środki, które zostały, no, muszą być wprowadzone do budżetu, a poza tym to, tak jak wspominałem, w przetargu nie była uwzględniona kanalizacja deszczowa, która będzie po pierwsze odwadniać drogę dojazdową, jak również odprowadzać wodę z całego otoczenia budynków, z dachu i tak dalej. Ta woda będzie odprowadzona do kanalizacji deszczowej, która będzie zrealizowana w ramach budowy tego boiska sportowego. Prace remontowe Domu Ludowego w Majdanie Sieniawskim z 1938 roku 21 000 złotych. To jest opracowywana dokumentacja.
Tak. I tutaj po prostu, no, naszym założeniem jest, żeby po pierwsze docieplić ten budynek, przy czym konserwator zabytków nie widzi możliwości zmiany elewacji. Czyli elewacja ma zostać w tym stylu, którym jest. Na pewno będą wyremontowane schody, wymienione okna. No i oczywiście instalacje też. Także no tutaj zobaczymy, na ile wystarczy tych środków, bo no jednak jak zostanie opracowana dokumentacja, to będziemy widzieć. Generalnie wyłączamy z zagospodarowania strych, tam będzie tylko docieplenie i zrobione no w taki sposób, żeby tam można było wchodzić, czyli że jakiś tam sprzątek tak zwany mógł być na górze. No i wraz z po prostu z remontem tej części mieszkalnej. No, inaczej nam nie przejdzie. Inaczej nam nie przejdzie taka dokumentacja. Tak. Tak. No, no, no wszystko zależy, na ile pozwolą środki. Bo to, tam jest coś 700 ileś tysięcy. Prace, modernizacja i prace pielęgnacyjne drzew przy cmentarzu z I wojny światowej w miejscowości Cieplice 81 600 zł. Prace renowacyjne nagrobków na cmentarzu rzymskokatolickim w miejscowości Majdan Sieniawski 84 800 zł. Tutaj te kwoty niewiele różnią się od dotacji z tego względu, że nasz udział jest 2%. Budowa kompleksu sportowego obiektu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do piłki nożnej w miejscowości Adamówka 155 600 zł. To też wynika z faktu, iż w roku 2023 mieliśmy zabezpieczone środki w wysokości 100 000 zł, które miały być na opracowanie dokumentacji. Niemniej jednak wykonawca nie zdążył z tą dokumentacją w roku ubiegłym i zabezpieczone tutaj też są środki na nadzór inwestorski. W związku z tym, ale też w związku z warunkami, jakie panują, bo po prostu to boisko było najzwyczajniej w świecie, można powiedzieć, zalane wodą. W związku z tym, a poza tym, no, że nie, ponieważ wykonane zostały tylko te prace, które nie wymagają pozwolenia na budowę, jak ogrodzenie czy zdjęty humus. Teraz już mamy pozwolenie na budowę. Jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą, to po prostu te roboty ruszą. Ale no z takiego samego powodu jak przy Domu Kultury, no te środki niewykorzystane musieliśmy zabezpieczyć w tym roku, bo one w tamtym nie były wykorzystane i w związku z tym można powiedzieć, że na realizację umowy brakowało nam środków. I zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 2 319 421 zł. 78 groszy. Z tego przebudowa drogi numer 110-509R Krasne-Capłapy-Pawłowa w miejscowościach Krasne oraz Pawłowa o 356 426 zł. To jest zmniejszenie udziału własnego. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z instalacją fotowoltaiczną 710 535 zł i 78 groszy i budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz ze słupami oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminy Adamówka 1 252 460 zł. I po dokonanych zmianach zwiększa się deficyt budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 2 507 309 zł. 59 groszy, a źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie
2,533,529,64 zł. I przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 13 779,95 zł. To tak wynika no, właśnie z tej ustawy śmieciowej, nazwijmy ją w skrócie. I zwiększa się ogółem przychody budżetu gminy o kwotę 2 547 309 złotych i 59 groszy, w tym przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 533 529 złotych i 64 grosze i przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13 779 zł i 95 groszy i szczegółowe kwoty zmian ujęte w załącznikach do niniejszej uchwały są ujęte i wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I chciałbym tutaj jedną rzecz od razu wyjaśnić, bo niektórzy nie rozumieją, nie rozróżniają deficytu od długu. Więc mimo, że deficyt zwiększył się o kwotę, o której była mowa, 2 547 309,59 zł, to dług nie zwiększył się ani o grosz. Żeby to było jasne, bo to teraz przedtem krążyło ponad 12 milionów, teraz by już krążyło 15 prawie. Także o zresztą pani skarbnik mi tu podpowiada 15 311 906,59 zł. Ale to nie jest dług. Na razie mamy na chwilę obecną nadwyżkę. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Proszę bardzo. Ja mam, panie wójcie, pytanie. Chciałem wrócić do rozbudowy sieci kanalizacyjnej. W jakich miejscach jest to zaplanowane i czy... A to będę... Psztyczek dam panu radnemu. Ja tłumaczyłem. To zadanie... Ja żartuję. Więc jeżeli chodzi o to zadanie, to mieliśmy na przetargu sytuację taką, że nam to zadanie zdecydowanie przekroczyło wartość zaplanowaną w budżecie. W związku z tym w Polskim Ładzie jest możliwość wystąpienia o zmianę zakresu. I ta zmiana zakresu, na przykład jeżeli chodzi o budowę oświetlenia, to ona polegała na tym, że mieliśmy rozeznanie rynku, że to tylko tak się złożyło, że po prostu były złożone dwie oferty. Jedna nieprawidłowo i ona była na kwotę, która zdecydowanie mieściła się i jeszcze zostawało z tej dotacji przyznanej, a druga ją przekraczała. Ale ta złożona na kwotę niższą była ofertą źle podpisaną, czyli nieważną. W związku z tym wystąpiliśmy, został przetarg unieważniony, wystąpiliśmy o zmiany, które oznaczały, że rozszerzyliśmy zakres. Czyli to taki paradoks. Unieważniliśmy przetarg, bo są za małe środki, bo formalnie tak było, ale wiedząc, że nawet jeżeli ten sam oferent wystąpi, to mamy szansę zrobić więcej, a i zmieścić się w kwocie. No oczywiście ta procedura trwa, składa się wniosek, ten wniosek dopiero musi być zaakceptowany. Jak został zaakceptowany, to ogłosiliśmy kolejny przetarg, na którym mieliśmy już duże zainteresowanie, ceny jeszcze poleciały w dół i dzięki temu realizujemy większy zakres niż był pierwotnie zakładany. Natomiast przy tej kanalizacji i instalacji fotowoltaicznej wyszło tak, że musieliśmy wyrzucić kanalizację, bo to były dwa zadania. Wiadomo, że nie robi się przetargu w
taki sposób, żeby ta sama firma robiła instalację fotowoltaiczną i kanalizację. W związku z tym wyrzuciliśmy kanalizację. Przyznaję, że niewiele środków by zostało. Także, bo ta instalacja fotowoltaiczna to nie jest tylko sama instalacja i sam magazyn energii, tylko jest jeszcze bardzo długi odcinek sieci kanalizacyjnej, sieci energetycznej, średniego napięcia, bo tam został na jednej z początkowych działek tych działek no, ogrodowych, no, nie wiem jak to określić tutaj, no, to co mieszkańcy osiedla mają. Tam został już przy przebudowie tamtej sieci zostawiony specjalny słup, do którego można się przyłączać i stamtąd dopiero będzie długi odcinek sieci właśnie średniego napięcia na naszym, na naszej działce, gdzie jest oczyszczalnia, będzie wybudowany transformator, który będzie zasilał nam, z jednej strony zasilał nam oczyszczalnię, ale tak naprawdę wybudowany po to, żeby po prostu on swoją mocą odpowiadał magazynowi energii i właśnie instalacji fotowoltaicznej. I dopiero jest ta instalacja i ten magazyn energii. Także to jest takie bardzo duże przedsięwzięcie i no kosztowne, no zresztą wynika to z przetargu. No mieliśmy tam też no normalną konkurencję, bo co prawda nie było dużo ofert, ale dwie na pewno były. Także z kanalizacji nic nie robimy. Dziękuję. Czy są jakieś inne pytania w sprawie zmian w budżecie gminy? Nie widzę więcej pytań, rozumiem, że wszystko jasne. Przechodzimy więc do głosowania nad projektem uchwały numer 2/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka na lata 2024-2028. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, więc zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikają ze zmian w budżecie gminy na rok 2024, przyjęte no, dzisiejszą uchwałą oraz zarządzeniami wójta, które były podjęte według stanu na dzień dzisiejszy, czyli 27 marca. I określa się tą prognozę finansową wraz z prognozą długu na lata 2024-2028 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Więc proszę państwa, no, te tabelki, no pan skarbnik ma, natomiast ja myślę, że istota wszystkiego jest w objaśnieniach. I proszę zwrócić uwagę, jaki my mamy budżet, bo proszę państwa, to co ja słyszę na tych spotkaniach, to normalnie świadczy o totalnym niezrozumieniu, mogę powiedzieć, niczego. Więc proszę zobaczyć, dochody naszej gminy po wprowadzonych zmianach to kwota 39 475 793 zł. Nieważne, co bieżące, co majątkowe. Wydatki majątkowe
to kwota 33 324 946 zł. Szanowni panowie, wydatki majątkowe to kwota 80, prawie 5% dochodów. Więc jak ktoś nie rozumie, skąd ten deficyt przy naprawdę minimalnym długu, który może wystąpić na koniec roku, to powiem krótko, ręce opadają. Bo takiego budżetu w historii gminy Adamówka już nie będzie nigdy, jeżeli chodzi o stosunek dochodów do wydatków majątkowych, bo to nie są wydatki bieżące. To są twarde wydatki majątkowe na realizację. Niektórzy uważają głupich inwestycji, a ja powiem krótko, ale inwestycji to zostanie na długie lata. Ja myślę, że to są najistotniejsze informacje dotyczące WPF-u. A jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czy do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej są pytania? Nie widzę żadnych pytań. Rozumiem, że jest wszystko jasne. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały numer 2/4/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka na lata 2024-2028. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Ja jeszcze może dopowiem co do wyjątkowości tego budżetu, bo tak naprawdę, gdybyśmy chcieli wykorzystać, oczywiście nikt nawet o tym nie myśli, ani mu się nie przyśniło, ani nic, ale tak naprawdę to moglibyśmy stworzyć budżet, bo mamy takie zdolności kredytowe, że wydatki majątkowe mogłyby przekroczyć dochody. Co jest po prostu na pierwszy rzut oka wydaje się niemożliwe, żeby coś takiego, ale tak jest. Także no, chciałbym, żeby do tego budżetu podchodzić z odpowiednim szacunkiem, a nie żartować sobie z niego. Jeżeli chodzi o Fundusz Sołecki, to tradycyjnie proponujemy, aby Rada Gminy nie wyrażała zgody na wyodrębnianie w budżecie gminy Adamówka środków stanowiących Fundusz Sołecki w roku budżetowym 2025. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś tutaj pytania w sprawie Funduszu Sołeckiego? Ja zażartuję tak, jak ja mogę wszystko obiecać. Nie, no to nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy inne propozycje są? Ja proszę. Myślę, że jeżeli nie ma takich wniosków z sołectw, że chcieliby mieć do dyspozycji jakieś pieniążki,
i mogli zarządzać tymi pieniądzami we własnym zakresie, to tutaj nie było żadnego takiego wniosku z prośbą o ustalenie tego funduszu, więc ja myślę, że ta propozycja pana wójta jest taka jak zawsze, jak do tej pory mieliśmy. Skoro to kilka lat już funkcjonuje i w miarę się sprawdza, także myślę, że nie trzeba nic zmieniać. Pana skoro Tadeusza też tylko by trzeba było zabezpieczyć, żeby miał pieniądze na konsielnicę. To znaczy, proszę państwa, to jest tak. Jak już tak na poważnie, no jednak realizujemy zbyt dużo bardzo ważnych i naprawdę wymagających no olbrzymiego zaangażowania zadań. Natomiast Fundusz Sołecki rządzi się określonymi prawami, więc przede wszystkim wnioski muszą być składane w odpowiednim terminie. Muszą one wynikać z zebrań wiejskich. I to nie jest tak, że sołtysi czy w ogóle wieś ma te pieniądze do swojej dyspozycji, bo te pieniądze są zapisane w budżecie gminy i nic się inaczej tego nie realizuje. Ja myślę, że kiedy gmina upora się z tymi dużymi inwestycjami, myślę też, że mogą nadejść dużo gorsze czasy w zakresie generalnie finansów na inwestycje, bo no teraz będzie jeszcze KPO, a po KPO może być różnie już. I w związku z tym pewnie nikt się nie odważy likwidować tego funduszu sołeckiego, bo on dawałby w stosunku do tego, co mamy w tej chwili, to, że jeżeli tam właśnie te wszystkie procedury zostaną zachowane, to można do tych środków, i to się zresztą wylicza, to wcale nie jest dowolne, że jak gmina ileś tam zabezpieczy, to taki sam odsetek dostanie w ramach tego Funduszu Sołeckiego z budżetu państwa, to wtedy można się w to bawić i to jakieś tam środki się pozyskuje. To ma taki walor zbliżony do tych w mieście funkcjonujących funduszy, tych budżetów obywatelskich. I ja nie mówię, że to byłoby złe, broń Boże, tylko że naprawdę na to no, nie mamy w tej chwili czasu, tak powiem wprost. Póki no, realizuje się tak dużo inwestycji, bo ja nie bez powodu podkreślam, że no jednak 85% dochodów przeznaczonych jest na inwestycje. Oczywiście one w dużej części muszą pochodzić z deficytu. U nas na szczęście nie będą pochodzić w jakimś znaczącym odsetku z długu publicznego. I w związku z tym no, będzie można do tego tematu na pewno powrócić tak na spokojnie, ale wiadomo, to jest tak jak pozyskiwanie innych środków zewnętrznych. Tam się musi spełnić określone wymagania, więc jeżeli tutaj myślicie, że to jest na zasadzie takiej, że w budżecie zostaną zabezpieczone środki, o tak sobie, bo ktoś tak powie, to jednak jest cała procedura. I z tego co wiemy, to jest świetne pole do sprawdzania w czasie kontroli. Czy w odpowiednim momencie złożone, czy w terminie i tak dalej. No jak zresztą ze wszystkimi środkami, które są w postaci dotacji. I one, jeszcze raz podkreślam, one nie są do dyspozycji ani sołtysa, ani wsi, tylko są zapisane w budżecie jak każdy wydatek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 2/5/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie Funduszu Sołeckiego. Proszę panów radnych o oddanie głosu.
Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Adamówka w 2024 roku. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, no ja proponuję, żeby ewentualnie pytać o ten program, bo wiadomo, sama uchwała, ona tylko zatwierdza ten program. Natomiast no, chcę zwrócić uwagę, bo często mamy z tym problem, iż mieszkańcy chcą, aby gmina zaopiekowała się kotami. Więc chcę, żebyście przypomnieć, chcę, że koty dzielą się na koty, które mają właściciela i są kotami domowymi, i koty, które są wolno żyjące, i takim kotom możemy tylko w trudnych okresach, czyli na przykład w okresie zimy, zapewnić pokarm. Natomiast my nie oddajemy kotów do schroniska, bo albo one mają właściciela, albo są wolno żyjące. To jest taka istotna różnica w stosunku do psów, bo psy albo mają właściciela, albo są bezdomne i musimy się takimi zaopiekować. Także no tak to wygląda. A gdyby, to znaczy i tak, dalej współpracujemy, bo program wskazuje z kim, więc współpracujemy z schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Azorkowo w miejscowości Sigiełki. No, wydaje mi się, że tam jest no, takie rozsądne podejście do wszystkich problemów związanych no, właśnie z opieką nad zwierzętami. No to jak nie jest groźny, to... Proszę panów, czy jeszcze jakieś pytania w tej sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami? Czy są jakieś pytania jeszcze? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 2 łamane przez 6 łamane przez 2024. Rady Gminy Adamówka z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Adamówka w 2024 roku. Proszę panów radnych o oddanie głosu. Jeszcze jednego głosu brakuje. Proszę sprawdzić tutaj piloty do głosowania. Proszę panów radnych o sprawdzenie pilotu. Brakuje nam jednego głosu. Wszystkie wcześniej działały, to myślę, że powinny działać. Jest. Dziękuję bardzo. Mamy wszystkie głosy za projektem uchwały. Głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 10. Podjęcie uchwały
w sprawie przeznaczenia rozprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana Darka Chamika. Uchwała numer 2/2024 dotyczy sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego stanowiącą własność gminy Adamówka położoną w miejscowości Adamówka, oznaczoną według ewidencji gruntów jako działka nr 615/1 o powierzchni 14 arów i 5 metrów kwadratowych. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania właśnie, to proszę bardzo. Działka ta jest przeznaczona pod, na którą została wydana decyzja o warunkach zabudowy przez przeznaczeniem na budowę sklepu Dino przy drodze głównej w Adamówce. 14 arów i 5 metrów kwadratowych. Czy są jakieś inne pytania co do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości? Nie widzę więcej pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały. Numer 2/7/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Bardzo proszę panów radnych o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. O przedstawienie projektu uchwały proszę też pana Darka. Paragraf pierwszy uchwały wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 4 ary położonej w Majdanie Sieniawskim oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1215/9, dla której Sąd Rejonowy w Przeworsku prowadzi księgę wieczystą PR2R/403046/3 stanowiącą własność gminy Adamówka. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy do udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości opisanej w paragrafie pierwszym, jeżeli będzie ona sprzedawana na rzecz właściciela działki nr 1215/1 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć. Udzielona bonifikata wynosi 40% wartości rynkowej nieruchomości. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania co do projektu? Ta działka była już przeznaczona do sprzedaży. Jest to działka w Majdanie Sieniawskim za zabudowaniami pana Krzysztofa Gąsior. I ta działka została tak przy drodze tam. Tak, to było omawiane, tylko że ta działka została wyceniona przez rzeczoznawcę na kwotę, te 4 ary na kwotę ponad 14 tysięcy, gdzie budynek jest na tej działce zlokalizowany, który stanowi własność właściciela tej działki nieruchomości sąsiedniej. No i wydaje mi się, że trochę jest dużo, jest możliwość udzielenia bonifikaty od tej ceny, na którą ustawa o gospodarce nieruchomościami zezwala. W przypadku, jeżeli będzie ta działka przeznaczona na sprzedaż nieruchomości, powiększenie nieruchomości sąsiedniej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. No tam właśnie taka sytuacja jest, że na działce sąsiedniej są zabudowania mieszkalne i ona jest wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Dziękuję bardzo panu. Czy są jeszcze pytania co do projektu uchwały? Nie widzę więcej pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 2/8/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Bardzo proszę panów radnych o oddanie głosu.
Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1 głos. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gmina Domówka za rok 2023. Bardzo proszę pana wójta tutaj. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, no ponieważ pani Basia, która zajmowała się tą problematyką, nie pracuje, już przeszła na emeryturę, to ja, ponieważ otrzymaliście to sprawozdanie, ja może o takich najistotniejszych rzeczach powiem wynikających z tego sprawozdania. No, na terenie gminy mamy 8 zezwoleń na sprzedaż alkoholu o zawartości do 4,5% i piwa. Powyżej 4,5 do 18 z wyjątkiem piwa mamy 4 zezwolenia i powyżej 18% zawartości alkoholu mamy 4 zezwolenia. No powiem jeszcze taką informację, której tutaj w sprawozdaniu nie ma, ale myślę, że istotna, zresztą zawsze ją podawaliśmy. Na podstawie tych zezwoleń sprzedano alkohol o wartości prawie 3 miliony złotych. Ogólnie. No na podstawie tych zezwoleń. Także poważna część naszego budżetu. Proszę. Więc nie. Nie, na pewno nie. Więc. Ale część naszych jeździ. Także nie umniejszajcie sobie zasług. Nie obniżajcie możliwości finansowych mieszkańców gminy. I jeżeli chodzi o wpływy za wydane zezwolenia i za korzystanie z tych zezwoleń, to w roku 2023 była to kwota 53 763 000 złotych i do tego dochodzi nowy dochód niezwiązany z wydanymi przez nas zezwoleniami. To są środki, które uzyskujemy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tak zwane małpki, czyli te małe buteleczki. Z tego mamy wpływy ze sprzedaży, tylko wpływy właśnie z tytułu opłat za sprzedaż takich napojów 10 252 087 zł. No i wysokość środków finansowych, które zostały z roku 2022 20 093 zł 44 grosze. To tutaj jest sytuacja taka sama jak z opłatami za odpady. Tu te środki muszą być w następnym roku wprowadzone do budżetu. W związku z tym na program w 2023 roku była duża kwota 84 109 zł. I chcę powiedzieć, no, że pani Basia wyczyściła dokładnie, wydała wszystkie pieniądze. Oczywiście na konkretne cele, one tutaj są no, opisane, także na rok bieżący. No, nowej komisji zostawiła 56 groszy. Nie, no nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. No, chcę powiedzieć, że, bo to też czasami jest pytanie, no nic tam nie robicie dla pływania. No, były środki przeznaczone na dowóz, na basen, między innymi. I to na pewno w zakresie takim, jaki był potrzebny. Także tak wygląda
sytuację, jeżeli chodzi o to sprawozdanie. Tak jak mówię, ja nie mówię o wszystkim, bo to jest opisane i myślę, że można się zapoznać, jeżeli nawet ktoś by się z tym nie zapoznał. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi. Czy jakieś są pytania co do sprawozdania? Proszę bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne pytania w sprawie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych? Nie widzę żadnych pytań. Rozumiem, że sprawozdanie zostaje przyjęte. Nie widzę tych głosów przeciwnych. Rozumiem, że milcząco akceptują państwo przedstawione tutaj po części sprawozdanie. Przechodzimy więc do następnego punktu. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu usług społecznych gminy Adamówka na rok 2024. Bardzo proszę panią dyrektor usług społecznych o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo przepraszam przede wszystkim z góry za to, że państwo nie mieli w tej formie papierowej tych materiałów i nie mogliście się z nimi zapoznać w domu. Nigdy się to już więcej nie powtórzy. Po prostu nie byłam do końca też przekonana, czy na pewno na tą sesję będę w stanie przygotować ten obszerny materiał, bo to jest 51 stron programu usług społecznych i to jest bardzo dużo pracy. Przygotowałam tylko dla państwa te wytyczne, które były na stronie internetowej, ale nie każdy tam też może miał możliwość po prostu wejść na tą stronę. Drodzy państwo, mając na względzie program usług społecznych i uchwałę, o której tutaj mówimy, czyli przyjęcie programu usług społecznych na rok 2024, wynika ona z tego, iż z dniem 1 lipca 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przekształcił się w Centrum Usług Społecznych w Adamówce. W związku z tym i na podstawie artykułu 4 ustawy o realizowaniu usług społecznych przez Centra Usług Społecznych Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia programu usług społecznych na konkretny rok. Drodzy państwo, ten program usług społecznych opracowywany jest na podstawie diagnozy. Diagnozę wykonuje Centrum Usług Społecznych raz na okres 5 lat. Ta diagnoza została, jak dobrze państwo wiecie, wykonana, przeprowadzona w sposób bardzo dobry, bo przez profesjonalną firmę badawczą i tutaj były prowadzone ankiety, 190 ankiet, czyli to była taka próba reprezentatywna wśród mieszkańców naszej gminy Adamówka. Były również spotkania fokusowe organizowane. Również później w 2022 roku przeprowadzaliśmy monitoring przebiegu testowania świadczonych usług społecznych i też na podstawie właśnie tego monitoringu te usługi społeczne, które my teraz realizujemy, one właśnie wynikają z tej diagnozy. I ja, drodzy państwo, bo tutaj też pojawiają się różne głosy, może państwo też nie pamiętają, może państwo, nie, mieszkańcy gminy, nie wszyscy pamiętają, jakie były wyniki tej diagnozy. Ja tutaj chciałabym państwu tak pokrótce przypomnieć, jak nasi mieszkańcy, ci 190 dobranych losowo z każdej miejscowości dorosłych mieszkańców gminy, na jakie one placówki wskazywały, na jakie usługi wskazywali, że takich właśnie usług na terenie gminy brakuje. 95% mieszkańców, bo tutaj 62,2% zdecydowanie tak, a raczej tak wskazało 32,8%, były to usługi w zakresie wsparcia osób starszych wraz z ich reintegracją społeczną zawodową, na przykład prowadzenie klubów seniora. 59,4% zdecydowanie tak, a 31,1% raczej tak wskazywali mieszkańcy na usługi zdrowotne, opiekuńcze, wspierające osoby z niepełnosprawnością. Kolejno to tak naprawdę łącznie 94,4%, czyli zdecydowanie tak i raczej tak, mieszkańcy wskazywali na działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. I tutaj kolejną pozycją, czyli było 85,6%, nasi mieszkańcy wskazali na opiekę nad dziećmi do lat 3.
Kolejna pozycja, tutaj było 55% zdecydowanie tak, a 35% raczej tak. Mieszkańcy wskazywali na usługi z zakresu wsparcia rodziny, w tym na przykład prowadzenie placówek wsparcia dziennego. Mieszkańcy również wskazywali na różne takie usługi z zakresu ochrony i promocji zdrowia, a także na opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Drodzy Państwo, chciałabym tak jeszcze pokrótce tutaj powiedzieć, jak konkretni mieszkańcy konkretnych naszych sołectw wskazywali, jakich placówek im brakuje. No, i tak, drodzy Państwo, mieszkańcy Pawłowej przede wszystkim wskazali, że nie ma domu kultury, dom klub seniora. Na drugiej pozycji wskazali na bar, na trzeciej pozycji wskazali na dom kultury, na czwartej na punkt ochrony zdrowia, punkt spotkań dla młodzieży, a także siedzicę środowiskową. Mieszkańcy Dobczy przede wszystkim wskazali też na pierwszej pozycji na dom seniora albo klub seniora. Na drugiej pozycji mieszkańcy Dobczy wskazali, że brakuje żłobka, placu zabaw, kolejno świetlicy, a na kolejnym tym poziomie była całoroczna świetlica dla dzieci. Mając na względzie mieszkańców sołectwa Adamówka, to dalej na pierwszym miejscu był to dom klub seniora. Na drugim miejscu 17 wskazań to był właśnie dom kultury, a 9 wskazań żłobek, 7 wskazań świetlica, miejsce dla młodzieży 3 wskazania i kolejno siłownia, przedszkole, profesjonalna straż pożarna, plac zabaw dla dzieci, opieka zdrowotna, koła gospodyń wiejskich, koła zainteresowań, gabinet stomatologiczny, darmowe korepetycje dla dzieci, a także basen. Jeżeli chodzi o cieplice, kolejne na pierwszym miejscu mieszkańcy wskazali, to na pewno związane z procesami demograficznymi naszej gminy i ja o tym Wam też powiem w następnym punkcie, jeżeli chodzi o sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych. Również wskazali właśnie na klub Dom Seniora. Kolejne wskazanie to był Dom Kultury, przychodnia lekarska, żłobek, klub fitness, dzienny dom pobytu dla osób starszych, karetka pogotowia, klub książki, komisariat policji, placówka wsparcia dziennego. I mamy tutaj jeszcze Majdan Sieniawski. I Majdan Sieniawski również na pierwszym miejscu wskazał, a czyli nie również tutaj, bo wszyscy na dom seniora, a Majdan Sieniawski w pierwszym miejscu wskazał dom kultury, w tym z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży. Kolejno wskazali mieszkańcy Majdanu na brak żłobka, później świetlicy, później domu klubu seniora, gabinetu dentystycznego i klubu dla młodzieży. I drodzy Państwo, w odpowiedzi na te wszelkie badania, bo to tylko takie nieliczne wskazania tutaj, akurat jeżeli chodzi o te pytania, jeżeli chodzi o placówki usługowe na terenie gminy Adamówka, na ten rok, drodzy Państwo, i przede wszystkim na pewno tych usług, które byśmy chcieli realizować, na które są potrzeby, byłoby dużo więcej, ale musimy liczyć się z tym, jakie mamy możliwości. W związku z tymi naszymi możliwościami, drodzy Państwo, odsyłam teraz do tej niebieskiej tabeli, to są przede wszystkim usługi dla osób starszych i niepełnosprawnych. I tutaj, drodzy Państwo, taką kumulatywną tabelę zrobiłam tych wszystkich usług, które my już realizujemy i na których realizację już też podejmowaliście Państwo uchwały. Bo jeżeli chodzi o usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także usługi opiekuńcze w postaci usług sąsiedzkich, ta uchwała została już, drodzy Państwo, podjęta 31 stycznia 2024 roku. My te usługi realizujemy i tam w tej uchwale jest wskazana odpłatność. Czyli te usługi są odpłatne, jedynie jeżeli chodzi o usługi sąsiedzkie, te usługi będą to usługi bezpłatne. Tutaj z kolei czekamy na podpisanie umowy na program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024. W ramach tego programu na te usługi mamy otrzymać stricte na realizację działania 48 tysięcy złotych. 5 środowisk usług sąsiedzkich mamy objąć właśnie tymi usługami sąsiedzkimi. Kolejną usługą jest to usługa na odległość. Drodzy Państwo, w ramach poprzednich środków, w związku z poprzednimi latami, bo to były też Korpus Wsparcia Seniora, Dzienny Dom Pomocy, a także projekt w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych, zakupiliśmy 57 opasek bezpieczeństwa i te opaski nadal funkcjonują. Dofinansowanie do tych opasek również otrzymamy, drodzy Państwo, z programu Korpus Wsparcia Seniora. Kolejną usługą, bardzo ważną usługą, tak naprawdę najważniejszą usługą w tym momencie na terenie naszej gminy, najbardziej rozpowszechnioną i tak naprawdę w tym momencie z tej usługi już korzysta około 60 osób. Jest to usługa asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością.
Jest to, drodzy Państwo, usługa przeznaczona dla osób, tak jak sama nazwa mówi, niepełnosprawnym, o znacznym stopniu niepełnosprawności, stopniu znacznym sprzężonym, bądź też umiarkowanym, bądź umiarkowanym sprzężonym, bądź to jest to orzeczenie, które ma być wydane przez miejskie, powiatowe lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, bądź przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub do 1998 roku albo do 31 grudnia 1997 roku. Mogło być to również przez KRUS wydane orzeczenie. Tutaj, drodzy Państwo, możecie się później dogłębniej zapoznać, jeżeli chodzi tutaj o limity, jeżeli chodzi o te usługi, bo część może z Waszych mieszkańców Sołec będą się chcieli skorzystać z takich usług i nie będą wiedzieli na przykład, ile takich usług mogą otrzymać. To wszystko, drodzy Państwo, zależy, jaki oni ten stopień niepełnosprawności posiadają. Bo jeżeli jest to znaczny sprzężony, czyli na przykład niepełnosprawność ma dwie kategorie niepełnosprawności, prawda? Tam te symbole niepełnosprawności są dwa. Na orzeczeniu o niepełnosprawności wówczas mamy sprzężony i wówczas w tym roku możemy otrzymać 840 godzin asystencji osobistej. Znaczny stopień 720, umiarkowany sprzężony 480, a umiarkowany 360 godzin. Na ten cel, drodzy Państwo, już otrzymaliśmy tutaj pieniądze z Funduszu Solidarnościowego. Jest to kwota 1 059 200 zł. Kolejną bardzo ważną usługą, jeszcze nie rozpoczęliśmy świadczenia tej usługi, dlatego że mam podpisaną umowę, ale nie otrzymaliśmy środków. One będą do 15 dni, więc wtedy będziemy już realizować te usługi. Jest to usługa opieki wytchnieniowej. Ta usługa skierowana jest dla opiekunów osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź dla opiekunów dzieci do 16 roku życia posiadających znaczny stopień właśnie niepełnosprawności. I taki opiekun może otrzymać 240 godzin opieki wytchnieniowej, czyli pomocy. I tutaj, drodzy Państwo, ważne jest, żeby to zauważyć, w trybie dziennym możemy takie usługi świadczyć i to jest wówczas 240 godzin w trybie dziennym w domu pomocy nad osobą właśnie o znacznym stopniu niepełnosprawności. I na ten cel otrzymaliśmy, mamy podpisaną umowę 133 870 zł. Natomiast tą usługę opieki wytchnieniowej, drodzy Państwo, i to jest bardzo fajne, tym warto wspominać o tym mieszkańcom, możemy również realizować w trybie zaocznym. I taką umowę ja już rozmawiałam z Centrum Opieki Medycznej Donus Korda. To jest bardzo, bardzo profesjonalne Centrum Opieki Medycznej i my będziemy mogli umieścić tam naszych niepełnosprawnych mieszkańców o znacznym stopniu niepełnosprawności na 14 dób. Co jest ważne, że jeżeli tam jest dwa symbole niepełnosprawności przy stopniu znacznym, to na ten pobyt mamy 800 zł, a jeżeli jest to znaczny stopień niepełnosprawności o jednym symbolu niepełnosprawności, wówczas taka osoba będzie miała na jedną dobę 600 zł. Ale to wystarczy, aby na przykład też, bo to jest bardzo ważna sprawa, drodzy Państwo, bo jeżeli ktoś opiekuje się osobą niepełnosprawną o znacznym stopniu, ona może być osobą leżącą, nie musi być osobą leżącą, to nawet takie wakacje po prostu temu opiekunowi się po prostu należą, żeby on sobie też odpoczął, żeby nie doszło do kolejnych problemów związanych z depresją tego opiekuna czy cokolwiek innego, żeby się nie wydarzyło, więc takie, możemy takie wsparcie po prostu świadczyć i na ten cel, drodzy Państwo, tutaj można będzie powiedzieć, że no też troszkę kto pierwszy, ten lepszy, prawda? Bo jak się skończą miejsca i pieniążki, to już nie będziemy mogli świadczyć tej usługi. Na ten cel mamy 111 188 zł. Kolejną usługą, jeżeli chodzi o usługi dla osób starszych, związane właśnie z reintegracją społeczną zawodową, są kluby seniora. I tutaj po diagnozie potrzeb, tych rzeczywistych obecnych potrzeb, drodzy Państwo, otrzymujemy tylko dwa kluby seniora w Adamówce i w Cieplicach, dlatego że w Dobczy w tym momencie są tylko trzy osoby, więc no nie ma to prawa bytu. Jeżeli chodzi o kluby seniora, opiekunów mamy tam wynagradzanych z programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i proponujemy wprowadzenie odpłatności za uczestnictwo miesięczne od tych osób starszych w wysokości 60 zł. Będzie to kwota, która pokryje na przykład podwieczorek tych osób, bo to kluby seniora spotykają się dwa razy w tygodniu po 4 godziny, więc to są 32 godziny w miesiącu i na przykład taki podwieczorek będziemy mogli zapewnić, na przykład środki czystości, też materiały jakieś biurowe czy też plastyczne. Kolejną usługą, która jest ciągle, drodzy Państwo, świadczona,
tylko ta odpłatność nie była do tej pory prowadzona, jednak myślę, że to jest dobre rozwiązanie, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o usługę od drzwi do drzwi. Wielu mieszkańców w tym momencie dzięki temu, że mamy, drodzy Państwo, ten samochód, bo gdybyśmy go nie mieli, nie byśmy mieli możliwości dowożenia nawet uczestników do Dziennego Domu Pomocy. Dzisiaj na śniadaniu wielkanocnym w Dziennym Domu Pomocy było 26 uczestników. Ogólnie mamy zapisanych 27, od 1 kwietnia będzie 28, liczba miejsc to jest 30. I teraz tak. Tym uczestnikom, którzy korzystają z Dziennego Domu Pomocy, nie będziemy naliczać odpłatności. Jeżeli chodzi o osoby, które będą chciały skorzystać z usługi od drzwi do drzwi, są to takie osoby, bo wozimy osoby starsze i do Rzeszowa, do szpitala, i do Leżańska, i nawet teraz przez 2 tygodnie pewną rodzinę nawet na rehabilitację do Majdanu Sieniawskiego. Więc ta usługa jest potrzebna. A jaka jest moja propozycja odpłatności, drodzy Państwo? W związku ze spaleniem tego samochodu jest to 6,7... Mamy dobrego kierowcę, mało spala ten samochód w związku z tym chyba kierowcą, więc to jest, nie jest nerwowy, jest spokojny. Ja na początku tym samochodem jeździłam, miałam 8,1, on ma 6,7, więc drodzy Państwo, w tym momencie cena litru paliwa za takim spalaniem to jest 48 groszy za 1 kilometr. Tak obliczyłam, dlatego że na 1 kilometr ten samochód spala około 0,067 litra paliwa, więc 48 groszy kosztuje na przykład 1 kilometr przejechany tym samochodem, więc myślimy, że tu już po prostu nie będziemy wprowadzać odpłatności. Wiadomo, że ten samochód wymaga jeszcze amortyzacji, która jest związana przede wszystkim 2 razy w roku. Już w grudniu wymieniliśmy olej, teraz po świętach będzie kolejna wymiana oleju, oczywiście z ubezpieczeniem, ale to są też kwoty, które będziemy ponosić tutaj. Już nie możemy, nie mogą być usługi zbyt drogie, aby one były dostępne dla wszystkich mieszkańców. Więc 50 groszy za kilometr dla osoby, która będzie chciała korzystać z takiego transportu. I to tak na przykład wygląda, jeżeli na przykład taka osoba, która na przykład będzie chciała pojechać do szpitala, do Rzeszowa na jakąś wizytę, zapłaci 70 zł. To jest, drodzy Państwo, to nie jest dużo. A tak będzie miała możliwość dojazdu, bo te wizyty nie są codziennie, że tak powiem, a często po prostu utrudnienie jest tym, bo wiadomo, że jeżeli chodzi o środki komunikacji na terenie gminy, to one, ich po prostu nie ma, prawda? Jeżeli osoby nie mają czym pojechać, nie mają rodziny, a często jest tak, że rodzina jest, tylko że rodziny, dzieci pracują bardzo często i wolą dać mamie, prawda, na tą usługę po prostu, żeby ona mogła sobie z niej skorzystać. Kolejną, drodzy Państwo, usługą skierowaną do osób starszych i niepełnosprawnych, drodzy Państwo, to jest mieszkanie wspomagane z koszykiem usług. To mieszkanie w tym momencie jest zajęte przez 2 osoby ciągle, ale ono jest ujęte w programie usług społecznych. Te osoby, które są tam umieszczone, decyzją są umieszczone, skierowane do tego mieszkania wspomaganego do końca sierpnia 2024 roku. Jeżeli te osoby, bo to są osoby niepełnosprawne, jeżeli chodzi o takie mieszkanie wspomagane z koszykiem usług według ustawy o pomocy społecznej, ten pobyt może być tam po prostu nieograniczony. Więc jeżeli będzie taka potrzeba, bo te osoby na pewno będą chciały tam mieszkać, będą mogły tam po prostu mieszkać już na zawsze. Ostatnią usługą skierowaną do osób starszych i niepełnosprawnych jest nasz Dzienny Dom Pomocy imienia błogosławionego księdza Łukasza Czartoryskiego w Cieplicach. Jak, drodzy Państwo, na pewno wiecie, ten projekt, na który pisałam, na Dzienny Dom Pomocy, nie przeszedł. Już odszedł mi ten żal. W związku z tym będziemy pisać kolejne projekty, bo takie będą w czerwcu. W tym momencie, drodzy Państwo, jest tam wprowadzana odpłatność. Jest to dla mieszkańców, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, jest to 15% ich miesięcznego dochodu. Średnio miesięcznie, drodzy Państwo, tak jak w tych miesiącach luty, marzec, kwiecień wychodziło mi to 7700 zł. Od kwietnia będzie to 8000 około odpłatności miesięcznej od mieszkańców. Ta kwota, którą wprowadziliśmy do budżetu, to jest 31 835 zł. To jest kwota, którą planujemy do lipca. Bo ja sobie tylko tą odpłatność wskazałam do lipca i mam dokładnie wyliczoną do lipca, dlatego że, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o wynagrodzenie dla personelu, nie mamy takich kwoty w budżecie, aby utrzymać tam personel. Również wynagrodzenie opłacamy z programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. I to są ostatnie usługi, jeżeli chodzi o osoby starsze i niepełnosprawne. Mając na względzie usługi, które proponujemy tutaj dla rodzin z dziećmi, to przede wszystkim rodzinny punkt poradnictwa specjalistycznego. Rodzinny punkt poradnictwa specjalistycznego, tutaj zawyżyliśmy te usługi. W tamtym roku była ta usługa również psychiatryczna, pedagogiczna i terapeutyczna. W tym momencie mamy zakontraktowaną usługę pedagogiczną
i logopedyczną. Mamy bardzo dobrego neurologopedę, także bardzo dobrego psychologa. Z tych usług już korzystają dzieci, które mają na przykład problemy z mówieniem. To są dzieci, które mają zaświadczenie od neurologa, psychiatry dziecięcego, czyli wymagają na przykład takiego wspomagania rozwoju, na przykład w wczesnym stadium rozwoju dziecka, a są pozbawieni takich usług na przykład w szkołach podstawowych bądź też poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tych usług jest za mało. Mogą skorzystać u nas z takich usług w tym rodzinnym punkcie poradnictwa psychologicznego. Korzysta z tych usług już w tym momencie 8 dzieci. Co środę odbywa się terapia logopedyczna, natomiast w piątki jest wsparcie psychologiczne. Jeżeli chodzi o te osoby, dzieci właśnie, które mają problemy neurologiczne, to ta odpłatność zależy tutaj, drodzy Państwo, od rozporządzenia Rady Ministrów tutaj w sprawie właśnie specjalistycznych usług opiekuńczych. Najczęściej jest to odpłatność w wysokości 4,17 zł za godzinę. Są też osoby, które muszą zapłacić więcej, a to wynika przede wszystkim z dochodu rodziny. Drodzy Państwo, jednak jeżeli ktoś chciałby po prostu skorzystać z takich usług, bo te usługi mamy zakontraktowane, również może się zgłosić, bo często na przykład osoby korzystają i na przykład z Przewolska, z Rzeszowa, z terapii logopedycznej, psychologicznej, a możemy skorzystać na miejscu, będą mogli sobie zakupić taką usługę u nas w CUS-ie. I usługa psychologiczna kosztuje 125 zł, logopedyczna 119 zł. To są ceny bardzo niskie, bo pamiętam, sama kiedyś korzystałam, jeżeli chodzi o moje dziecko, z psychologa, 250 zł w Rzeszowie. Taka usługa kosztuje. Drodzy Państwo, jeszcze transport. Mając na względzie usługi skierowane do rodzin z dziećmi, również proponujemy utrzymanie jednej placówki wsparcia dziennego, tylko nie będziemy jej prowadzić tak w sposób jak w roku ubiegłym o charakterze opiekuńczo-specjalistycznym, dlatego że wtedy są bardzo duże wymagania. A chciałabym, aby to było, no nie chciałabym ja, ale tak naprawdę to są wewnętrzne nasze diagnozy prowadzone, jeżeli chodzi o prowadzenie tej placówki w Krasnem. Jest tam teraz uczęszczających 11 dzieci i to jest najlepsza nasza placówka, aby ona była prowadzona w formie pracy podwórkowej. I jest taka możliwość, drodzy Państwo, aby niektóre działania w tej placówce, przede wszystkim profilaktyczne, terapeutyczne, zostały sfinansowane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dlatego taką jedną placówkę po prostu chcielibyśmy utrzymać. Według ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej odpłatność dzieci w tej placówce nie można pobierać odpłatności. One są bezpłatne. W tym momencie pracuje tam w ramach umowy stażowej pani Ewelina Wermińska. Później zatrudnimy panią Ewelinę na jedną, drugą etatu, bo taką mam obowiązek na 3 miesiące, a później się będę zastanawiać, co dalej po prostu. Być może właśnie uda się to w ramach tego projektu, którego nabór będzie właśnie w czerwcu, aby sfinansować tą działalność też po części tej właśnie placówki. Co jest ważne, że dzieciaki w tej placówce, one same się do tej pory składają na wszystko. Tak naprawdę i na podwieczorki, na artykuły plastyczne sobie robią składkę, bo to są jakieś tam składki rzędu 10-15 zł. Rodzice się składają i dzieciaki tam uczęszczają i to jest na pewno bardzo potrzebne. A chciałam, żeby to było w programie usług społecznych, dlatego że jeżeli to będzie niewidoczne, to też nie będziemy mogli, jak będziemy na przykład mieli jakieś pieniądze, żeby sfinansować jakiekolwiek działania nawet z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to musi istnieć coś, żeby na przykład jakieś działanie sfinansować. Jeżeli nie będzie istnieć, to po prostu nie będziemy mogli tych działań sfinansować. Mając na względzie ten budżet, który otrzymujemy z dotacji od wojewody, z programów resortowych i ten z odpłatności, program usług społecznych, budżet programu właśnie usług społecznych na rok 2024 wyniesie około 1 500 000 zł. Tylko według tych właśnie odpłatności i tych programów resortowych i dotacji ministerstwa. Dziękuję. Bardzo proszę o przyjęcie programu usług społecznych. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania, to proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały nr 2/9/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia programu usług społecznych Gminy Adamówka na rok 2024.
Proszę panów radnych o udział w głosowaniu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Centrum Usług Społecznych w Adamówce za 2023 rok. Bardzo proszę panią dyrektor o przedstawienie sprawozdania. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mając na względzie sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych na rok 2023, też zastanawiam się, czy też obszernie, tak jak tutaj jest opisane, wszystko to przedstawiać, ale te najważniejsze kwestie po prostu, drodzy państwo, wam tutaj przedstawię. Tak jak wiecie, Centrum Usług Społecznych na mocy ustawy o realizowaniu usług społecznych przez Centra Usług Społecznych funkcjonuje od 1 lipca 2021 roku. W 2023 roku w ramach umowy o pracy miałam zatrudnionych 18 pracowników łącznie ze mną oraz 21 w ramach umów cywilnoprawnych. Były to asystenci osobiści osoby z niepełnosprawnością. Struktura nasza organizacyjna, drodzy państwo, zmieniła się w trakcie roku, dlatego że w związku z realizacją 3 bardzo dużych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego utworzyliśmy Dzienny Dom Pomocy, utworzyliśmy Mieszkanie Wspomagane i zatrudniliśmy też kierowcę samochodu osobowego. Mając na względzie, drodzy państwo, nasze wydatki, była to kwota 7 084 634,19 zł. O 3 135 032 zł 37 groszy mniejsza, czyli około o 30,68% mniej niż w roku budżetowym 2022. Dlaczego? Dlatego, że w 2022 roku był przede wszystkim dodatek węglowy, dodatki do gospodarstw domowych i to były wydatki rzędu około 2,5 miliona zł. Drodzy państwo, mając na względzie takie poszczególne, najważniejsze wydatki, jeżeli chodzi o domy pomocy społecznej, w tamtym roku, na domy pomocy społecznej wydaliśmy 161 250 zł 57 groszy. Było to więcej niż w roku 2022 o 5263 zł 92 grosze. Dlatego, że drodzy państwo, chociaż tych osób jest mniej, bo w poprzednim roku miałam 4 osoby w domu pomocy społecznej, a w 2022, chociaż przez krótki czas, ale było to 5 osób, ta odpłatność za domy pomocy społecznej rocznie wzrasta. W tym roku, drodzy państwo, to jest 6,5 tysiąca za jednego mieszkańca. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dlatego ten proces deinstytucjonalizacji usług społecznych, by te usługi świadczyć na terenie gminy, jest naprawdę ważnym procesem, bo to są tylko 4 osoby starsze. 4 osoby, które wymagają wsparcia. Jeżeli na przykład w tym momencie przestaniemy świadczyć usługi, na przykład asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością, czy czasami jak coś się dzieje, że nam 5 dni jest przerwa, to jest wielki awaj, że tak powiem, to tak naprawdę nawet ostatnio rozmawiałam tutaj z Kipuską moją i a propos nauczycieli, może to niepotrzebna dygresja w tym momencie, ale ona mówi, pani dyrektor, pani sobie wyobraża, jakbyśmy tak na 2 tygodnie zamknęli CUS? Nie ma takiej opcji po prostu, nie ma takiej możliwości, bo w tym momencie czasami nawet 5 dni tych osób, które są leżące na terenie naszej gminy i mają od nas usługi opiekuńcze, mają to wsparcie, nie ma możliwości, aby to po prostu wtrzymać, bo oni tego po prostu nie przeżyją. I to są takie naprawdę bardzo ważne rzeczy. A tutaj widzimy, że wydatki dla 4 osób w Domu Pomocy Społecznej jeden rok 161 tysięcy. Drodzy państwo, kolejne, jeżeli chodzi o wydatki na zasiłki okresowe dla naszych mieszkańców, to jest 47 250 zł, to są wydatki ze środków zewnętrznych, na zasiłki celowe dla mieszkańców, których dochód najczęściej przekracza ustawowe kryterium dochodowe 10 tysięcy zł. Jeżeli chodzi o utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, czyli wynagrodzenia, kadry, utrzymanie ogólnie tych pracowników socjalnych, dyrektora, księgowej, to są wydatki w wysokości z własnych 359 033 zł, wydatki pokryte z dotacji 121 887 zł. Jeżeli chodzi o usługi opiekuńcze, to były te usługi specjalistyczne z zaburzeniami psychicznymi nasze dzieci, które miały wsparcie logopedyczne i psychologiczne w rodzinnym punkcie. Z dotacji wojewody otrzymaliśmy 17 400. Jeżeli chodzi o pomoc w zakresie dożywiania, drodzy państwo, to była kwota, łączna kwota około 399 tysięcy zł, prawie 400 tysięcy zł, w tym ze środków własnych na
dożywianie przeznaczyliśmy 99 tysięcy złotych. Było to więcej, nawet sobie przejdę od razu do pomocy społecznej, niż w 2022 roku, chociaż wsparciem w zakresie dożywiania objęliśmy mniej dzieci. Dlatego, że drodzy Państwo, tak jak kiedyś mi ktoś w Wydziale Polityki Społecznej powiedział, wszędzie jest inflacja, tylko w ministerstwie ostatnio nie ma inflacji i przekazują corocznie tyle samo pieniędzy na realizację tych samych programów. I tak jak w 2022 roku na realizację programu Posiłek w Szkole i w Domu mieliśmy 80% dofinansowania, tak w tamtym roku mieliśmy jedynie 75% dofinansowania, bo według artykułu 115 ustawy o pomocy społecznej te programy resortowe, które wymagają na przykład wkładu własnego gminy, mogą wspierać gminy od 60%. Czyli oni tak naprawdę w pierwszym takim rozdaniu ustawie budżetowej wspierają nas 60%, a później my musimy uzasadniać i wnioskować, dlaczego potrzebujemy więcej, więc nam zwiększają na przykład do 75%. Mając na względzie, drodzy Państwo, pomoc społeczną, tak jak wiecie, zatrudniamy 3 pracowników socjalnych, 2 specjalistów pracy socjalnej, w tym jeden pełniący funkcję organizatora pomocy społecznej. 12 osób, drodzy Państwo, w ubiegłym roku pobierało zasiłki stałe. Ta kwota na zasiłki stałe również uległa zwiększeniu w tym roku i będzie to dużo, dużo więcej, bo w tym roku już mam zaplanowane około 90 tysięcy. Tak jak w tamtym roku było 63, a w tym roku będzie około 90, dlatego że taki podstawowy zasiłek stały dla osoby samotnej, która nie ma żadnego dochodu, to jest 1000 zł. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo, no bardzo wysoki ten zasiłek. Jeżeli chodzi o dożywianie, tak jak mówiłam, wydaliśmy o 25 812,8 groszy więcej niż w roku 2022 ze względu na ten wzrost naszego wkładu własnego. Co jest ważne, jeżeli chodzi o wydatki z pomocy społecznej, to tak zasiłki zdrowe, to już mówiłam, 10 tysięcy. Zapewnienie schronienia, drodzy Państwo, to jest ważne, dlatego że w ubiegłym roku na zapewnienie schronienia, bo mieliśmy jedną kobietę, która do 11 września 2023 roku była w schronisku dla bezdomnych kobiet i za ten pobyt wydaliśmy 13 365 zł, a od 12 września już zamieszkuje w mieszkanie wspomagane. Ważnym działem, jeżeli chodzi o Centrum Usług Społecznych, a jeszcze dodam, jeżeli chodzi o pomoc społeczną, również bardzo ważnym zadaniem są zadania wynikające z pomocy materialnej dla uczniów. Na ten cel, drodzy Państwo, przeznaczyliśmy, że tak powiem, wydaliśmy 125 567 zł 79 groszy. Z tego było około 12 tysięcy wkładu własnego. To były stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci, których dochód w rodzinie nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego w rodzinie, czyli 600 zł. Bardzo ważnym działem Centrum Usług Społecznych wynikających właśnie z ustawy o realizowaniu usług społecznych jest zespół do spraw organizowania usług społecznych zarządzany przez organizatora usług społecznych i to chodzi przede wszystkim o te nasze usługi, drodzy Państwo, społeczne, które w ubiegłym roku realizowaliśmy. Ja Wam zaraz powiem, jakie to są konkretne usługi społeczne, tylko tutaj sobie jeszcze zliczyłam, drodzy Państwo. 196 osób starszych i niepełnosprawnych z naszej gminy w ubiegłym roku otrzymało usługi opiekuńcze, asystenckie, wytchnieniową opiekę, specjalistyczne usługi opiekuńcze, te wszystkie związane z różnoraką opieką, minus, to ja tutaj nie wskazuję, 31 osób, które są przez 250 dni w domu pomocy, dziennym domu pomocy i oni uzyskali 26 570,25 godziny usług. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. 26 570 godzin, 25, tak mi wyszło. To są te wszystkie godziny, które wsparcie po prostu otrzymali nasi mieszkańcy i to były usługi, które mieliśmy finansowane z zewnątrz. Jakie to były konkretne usługi? Przede wszystkim był to asystent osoby starszej. Skorzystało z niego 21 osób, 2091 godzin. Otrzymaliśmy na ten cel, wydaliśmy 52 078 zł z projektu Centrum Usług Społecznych. Kolejnym usługą asystent osoby niepełnosprawnej 19 osób, 1867 godzin, prawie też 50 tysięcy złotych. Opieka wytchnieniowa 6 osób, to były zwłaszcza osoby opiekujące się niepełnosprawnymi dziećmi, 1412 godzin i 35 tysięcy złotych. Kluby seniora. Z klubów seniora skorzystało łącznie 40 osób, 992 godziny i na ten cel wydaliśmy z programu projektu Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka 76 886 zł.
Kolejnym działaniem była taka wycieczka tutaj sfinansowana dla klubów seniora. Ona była, to jest osobnym działaniem, dlatego że była finansowana z projektu na deinstytucjonalizację usług społecznych. W tej wycieczce, drodzy Państwo, uczestniczyło 29 seniorów. Wydaliśmy na ten cel około 15 tysięcy złotych. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Kolejne usługi, z tych usług skorzystało 28 osób starszych. Na ten cel w ramach grantu na opracowanie i procesowe wdrażanie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych wydatkowaliśmy kwotę 173 316 zł. Teraz kolejne usługi, czyli specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. To były faktycznie specjalistyczne usługi opiekuńcze. Z nich nie korzystały bardzo często te osoby. Często osoby również korzystały, które miały usługi opiekuńcze zwykłe. To były przede wszystkim usługi w zakresie rehabilitacji, masaże, specjalistyczne usługi, tak jak sama nazwa mówi. Skorzystało z nich 19 osób i to również były finansowane z projektu na deinstytucjonalizację usług społecznych. Asystent osoby niepełnosprawnej z projektu na DI, 16 osób, ponad 76 tysięcy. Ważną usługą, którą do tej pory realizujemy, teleopieka. Tylko drodzy Państwo, co jest ważne, że w tamtym roku 9 opasek kupiliśmy z tego programu Korpus Wsparcia Seniorów w 2022 roku, a pozostałe opaski, bo łącznie my ich mamy 57, 26 opasek, czyli 20 opasek, drodzy Państwo, zakupiliśmy z programu na opracowanie i wdrażanie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych, a 28 opasek zakupiliśmy z projektu na Dzienny Dom Pomocy. Łącznie mamy 57 opasek. Kolejną usługą, 10 osób było objęte usługą, właśnie usługami sąsiedzkimi. Były również prowadzone szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych, osób starszych. W ubiegłym roku, 15 sierpnia, rozpoczęliśmy usługę od drzwi do drzwi. Skorzystało z tej usługi w ramach samego projektu na deinstytucjonalizację 57 osób. Dwie osoby zamieszkuje, tak jak wspominałam, w mieszkaniu wspomaganym. Również w ubiegłym roku realizowaliśmy od października, aby kontynuować właśnie finansowanie tych usług, które zakończyły się w związku z zakończeniem realizacji projektu 30 września. Od października realizowaliśmy te osoby, które były objęte usługami asystencji osobistej, usługami opiekuńczymi w ramach poprzednich projektów. Objęliśmy asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej i na ten cel wydatkowaliśmy 309 108,50 zł. Jeżeli chodzi o osoby starsze, oczywiście realizowaliśmy usługę w Dziennym Domu Pomocy. Objęliśmy wsparciem 31 osób przez 250 dni. I na ten cel, drodzy Państwo, ze środków w ramach projektu wydatkowaliśmy 1 4 943 złote 51 groszy. Natomiast ze środków własnych, w związku z utrzymaniem w tamtym roku i wypłatami na wynagrodzeń pracowników, wydatkowaliśmy 139 381 złote i 24 grosze. To były wynagrodzenia dla pracowników. Kolejnymi usługami, tutaj tak szybciutko już, to oczywiście jeżeli chodzi o usługi dla rodzin z dziećmi, to prowadzenie 3 placówek wsparcia dziennego, 49 dzieci objętych wsparciem, 145 655 zł z projektu na Centrum Usług Społecznych oraz prowadzenie rodzinnego punktu poradnictwa specjalistycznego, objętych wsparciem 41 osób z terenu naszej gminy, 70 200 zł wydatkowane i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 8 osób, 145 godzin, 17 400. Drodzy Państwo, to są nasze usługi społeczne, jeżeli chodzi o usługi w ubiegłym roku. Koszt realizacji tamtego rocznego projektu programu usług społecznych łącznie wyniósł 2 767 583 zł i 88 groszy. Uzupełnieniem tych usług oczywiście były usługi samopomocowe, wolontaryjne, świadczone przez organizatora społeczności lokalnej. Ja zachęcam, aby zapoznać się z tym sprawozdaniem na stronie internetowej, bo tutaj nie będę po kolei przedstawiać, jakie te usługi OSL-owiec zorganizował. Ważnym zadaniem, drodzy Państwo, są oczywiście świadczenia nasze rodzinne. I ja tak jak wczoraj nawet mówiłam do moich inspektorów ze świadczeń rodzinnych, że nawet na podstawie tego sprawozdania, jeżeli chodzi o świadczenia rodzinne, widać to, jak nasze społeczeństwo, drodzy Państwo, w gminie Adamówka się starzeje. O coraz mniej rocznie, drodzy Państwo, bo jak ja sobie to porównuję z rokiem 22, a tam 22 porównam z 21, rocznie wypłacamy mniej zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzinnych. W ubiegłym roku wydatkowaliśmy na świadczenia rodzinne mniejsze o 60 936,85 zł. To się może na pewno wiązać też z tym, że
kryterium dochodowe na świadczenia rodzinne też od wielu lat nie ulega zmianie, a najniższa krajowa i wszystko wzrasta, prawda? I też dochód z gospodarstwa rolnego. No ale jest tych świadczeń mniej, czyli było ich mniej o 496 świadczeń, mniej niż w roku 2022. Natomiast znaczny wzrost jest wypłata zasiłków pielęgnacyjnych, czyli zasiłki pielęgnacyjne są to zasiłki dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. I tutaj już gdzie ja to mam dokładnie. Ile ich było więcej? Zasiłki rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna to nie akurat. Pielęgnacyjne, wzrost, wydaliśmy na zasiłki pielęgnacyjne, to było wzrost o 66 zasiłków pielęgnacyjnych, o 14 245 zł. Wydaliśmy również więcej na, chociaż tak naprawdę świadczeń, czyli z tych z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawnej było 4 mniej niż w roku 2022, ale wydaliśmy o 258 496 zł. Więcej na te świadczenia pielęgnacyjne, dlatego że kwota świadczeń z 2100 wzrosła z 2022 roku 2119 na 2458. Również realizujemy program Za życiem, również egzekwujemy tutaj od dłużników alimentacyjnych te ich alimenty, których oni nie wypłacają. W tamtym roku od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowaliśmy 75 007 zł 77 groszy. To było więcej w stosunku do roku 2022 o 11 107 zł 77 groszy. Jeżeli chodzi o wydatki na fundusz właśnie alimentacyjny, w tym właśnie wydatki na świadczenia z tego funduszu, wydaliśmy 60 100 zł. I tutaj w stosunku do 2022 roku był to spadek o 3800 zł. Bardzo ważnym działaniem, oczywiście realizowanym przez Centrum Usług Społecznych, jest także realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jeżeli chodzi o osoby doświadczające przemocy, w tamtym roku takich osób w naszej gminie było 7. 5 kobiet, 2 dzieci do 13 roku życia, a sprawców przemocy 5, w tym 1 kobieta, 4 mężczyzn. 4 zespoły interdyscyplinarne się odbyło. Oczywiście realizujemy zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Mamy zatrudnionego asystenta rodziny. W tamtym roku objął on wsparciem 17 rodzin. Przepraszam. 13 rodzin w tamtym roku objął wsparciem. Jeżeli chodzi o wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny, tak jak niegdyś to wynagrodzenie było zupełnie finansowanie z programu na asystenta rodziny. W 2020 roku, 2022 roku na to wynagrodzenie otrzymaliśmy tylko 3000 zł na tak zwaną nagrodę dla tego pracownika. W ubiegłym roku było to więcej, dlatego że na trzy miesiące jakby od października do grudnia otrzymaliśmy tak jakby sfinansowanie 80%, przepraszam, ja to źle mówię, na 2 miesiące. Od października do listopada otrzymaliśmy tak jakby sfinansowanie jego wynagrodzenia w 80% i 2000 na dofinansowanie tak jakby nagrody albo dodatku do wynagrodzenia, czyli łącznie otrzymaliśmy 10 285 zł. Dodatkowymi działaniami, jeżeli chodzi o Centrum Usług Społecznych, już kończę, były również wsparcie dla obywateli z Ukrainy. Dla tych obywateli z Ukrainy zapewniamy posiłek dzieciom w szkole. Takich dzieci mamy 9 i w ubiegłym roku na ten cel wydaliśmy z Funduszu Pomocy 12 216 66 zł. Wypłacamy również zasiłki szkolne, również z Funduszu Pomocy. Na ten to było 2 dzieci otrzymały takie zasiłki, było to 4 464 zł. A także świadczenia rodzinne wypłacamy tym dzieciom, bo jest to 5 dzieci. Na świadczenia rodzinne i na tak zwane świadczenie rodzicielskie, bo jedno dziecko się tutaj urodziło, to jest 11 820 zł 90 groszy. Również takim dodatkowym zadaniem, które realizowano było w 2023 roku, był dodatek elektryczny. Tych dodatków elektrycznych, drodzy Państwo, wypłaciliśmy łącznie dla 19 odbiorców, 16 było to tak zwanych kwot podstawowych, a 3 kwoty podwyższone. Łącznie na ten cel wydatkowaliśmy kwotę 20 500 zł.
Wypłaciliśmy również ostatni tak zwany ten zasiłek, dodatek węglowy. To był dodatek, który został przyznany w 2022 roku, ale nie wypłacony, tylko został on wypłacony właśnie w roku 2023. Dodatkowymi działaniami to jest nasza oczywiście aktywność projektowo-konkursowa i tutaj warto się nad tym pochylić, dlatego że tamten rok był naprawdę bardzo ważnym rokiem i tak naprawdę te lata od 2021 roku, chociaż tak jak sami sobie tutaj podsumowujemy wśród pracowników CUS-u, to chociaż nam się nam gdzieś to wszystko mija, ucieka, czasami człowiek nie zdaje z tego sprawy, ale naprawdę dzięki realizacji tym wszystkim projektom udało nam się bardzo dużo zrobić. W tamtym roku pomyślnie zakończyliśmy, rozliczyliśmy 3 projekty, czyli projekt na 2,5 miliona złotych na utworzenie Centrum Usług Społecznych, projekt na deinstytucjonalizację usług społecznych, którego zwieńczeniem, drodzy Państwo, to było nasze seminarium dydaktyczne ogólnopolskie zorganizowane tutaj 8 grudnia u nas. Bardzo fajne seminarium, uważam. A ponadto zakończyliśmy realizację projektu na Dzienny Dom Pomocy Ciepliczanka, który obecnie nazywa się Dzienny Dom Pomocy im. Błogosławionego Księdza Augusta Czartoryskiego w Cieplicach. Drodzy Państwo, również pozyskaliśmy środki na realizację wielu działań w tym roku. Tak jak Pan Wójt wspominał, opracowaliśmy tutaj projekt na utworzenie klubu dziecięcego. Na ten cel mamy zaplanowane około 600 tysięcy złotych na rozbudowę klubu dziecięcego. Czym się różni klub dziecięcy od żłobka? Drodzy Państwo, to też jest bardzo ważne. Tym, że nie musimy spełniać tyle wymagań sanitarnych i strażackich, dlatego że jakbyśmy budowali żłobek, to byśmy musieli oddzielnie wybudować, musiałby mieć swoją łazienkę, swoją przebieralnię na te nocniki, to wszystko. Tutaj i swoją część gastronomiczną. My się tutaj, mając klub dziecięcy, możemy połączyć z obecnie funkcjonującym przedszkolem i dobudować tylko salę i tak jakby, nie wiem, przebieralnie, prawda, jakiś taki, tutaj nie musimy dodatkowo robić toalety, czyli to jest zupełnie mniejsze kosztowo i te pieniądze mamy zagwarantowane z KPO. Jeżeli chodzi o kontynuację tutaj później finansowania, mamy 36 miesięcy zapewnione, jeden miesiąc otrzymujemy wsparcie w wysokości, o ile pamiętam, z FERSA to jest 13 700 zł. I takie dofinansowanie do takiego działalności, takiego żłobka również jest z programu tego ZUS-owskiego, który rodzice pobierają. Jest to program Rodzicielski Kapitał Opiekuńczy, prawda? Więc z tego Rodzicielskiego Kapitału Opiekuńczego każdy rodzic ze swojego dziecka na taki pobyt w żłobku w klubie dziecięcym otrzymuje 400 zł. To jest taki plan. Staraliśmy się w ubiegłym roku, pisaliśmy projekt, bardzo duży projekt na rozwój, na kontynuację usług społecznych, niestety nam nie przeszedł. Wykorzystamy go, nie zawsze wszystkie projekty przechodzą, to są projekty konkursowe, będzie kolejny nabór na kontynuację usług CUS w czerwcu. Będziemy dalej pisać, wykorzystamy to, co mamy. Czekam na rozstrzygnięcie kolejnego konkursu. Ma być on ogłoszony 17 maja. Będą to usługi w zakresie aktywnej integracji, czyli wspierające nasze osoby wykluczone zawodowo, społecznie. Mamy nadzieję, że przejdzie. Zawsze trzeba mieć nadzieję. Otrzymaliśmy w tamtym roku oczywiście też bardzo dużo pieniędzy, jeżeli chodzi o programy resortowe, których już realizujemy. Czyli to są pieniądze na program asystenta osobistego osoby niepełnosprawne, opiekę wytchnieniową. Czekamy na rozstrzygnięcie tutaj Korpusu Wsparcia Seniora. Przymierzam się, drodzy Państwo, również do napisania kolejnego wniosku. Tutaj jest to program, projekt Aktywna Rodzina. Tak zwane skalowanie rodzin na podstawie takiego tak zwanego praskiego kokonu, czyli tych rodzin, które są zagrożone dziedziczeniem biedy. Jest to projekt ogłoszony przez Ministerstwo, nie Departament Pomocy i Integracji Społecznej, tylko Departament Funduszy Europejskich. Ten nabór jest do 19 kwietnia. Warto wspomnieć również o naszej współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności. Nie było tej żywności tak dużo jak w latach poprzednich, dlatego że to był taki ostatni rok poprzedniego programu. Od tego roku mamy nowy program już i otrzymaliśmy właśnie żywność z Podkarpackiego Banku Żywności na łączną kwotę 115 505 49 groszy. I myślę, że to tyle. Jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, zapraszam na stronę internetową, tam gdzie jest ten link. Tam na pewno można sobie też dodatkowe rzeczy doczytać, których dzisiaj nie byłam w stanie Państwu powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie Pani Dyrektor za przedstawienie sprawozdania. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania co do sprawozdania, to proszę bardzo. Nie? Proszę bardzo. Ja myślę, że na internecie to sprawozdanie jest, jeżeli ktoś jest, że tak powiem, chciałby więcej wiedzy, tam jest wszystko elegancko opisane. To pani dyrektor mówi, nie ma problemu.
jeżeli ktoś ma tylko dostęp do internetu, jest w stanie wszystkie informacje wyczytać. To dziękuję serdecznie tutaj panom radnym. Widzę, że nie ma żadnych pytań. Tak jak tu pan radny zwrócił uwagę, że dzisiejsze sprawozdanie pani dyrektor było bardzo wyczerpujące, także... Panie przewodniczący, ja wycofuję to. Nie widziałem, że wszyscy się zapoznali dokładnie z tym, także wycofuję to, co stwierdziłem wcześniej. No, dziękuję panu bardzo. Także widzę, że milcząco panowie radni akceptują przedstawione przez panią dyrektor sprawozdanie. Dziękuję serdecznie panom. Przechodzimy więc do następnego punktu, punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników, ochotniczych straży pożarnych z terenu naszej gminy, czyli z terenu gminy Adamówka. Poproszę pana sekretarza o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, panowie radni. Konieczność podjęcia nowej uchwały wynika z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, która mówi, że wysokość tego ekwiwalentu ustala się nie rzadziej niż raz na dwa lata. Są tu też takie drobne korekty zapisów. W paragrafie pierwszym, ustęp pierwszy, który mówi, że ekwiwalent jest wypłacany za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu. W poprzedniej uchwale było to za każdą rozpoczętą godzinę udziału. Teraz jest konieczność naliczania tego ekwiwalentu od zgłoszenia wyjazdu. I ten ekwiwalent wynosi 22 zł za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej lub ćwiczeniach i 7 zł za uczestnictwo w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi. Czy ktoś z panów chce zabrać tutaj głos w sprawie projektu uchwały? Lub też są jakieś inne propozycje? Ja zapytam tylko, proszę, a jak bardzo wyglądały do tej pory te kwoty? Czy to jest wzrost cen? Kwoty wyglądało tak samo. Są te inne propozycje tutaj, aby ten stawka za udział w akcji ratowniczej lub ćwiczeniach wynosiła 25 zł. Teraz wydłuży się czas, ponieważ będzie od momentu zgłoszenia. Czyli... To znaczy tak, no chcę powiedzieć, że ten rok zaczął się dla nas, jeżeli chodzi o wydatki budżetowe na straże, fatalnie, bo mieliśmy no poważne awarie i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby no w jednostce nie było sprawnego samochodu. Duże koszty, ja już nie pamiętam, ale przekraczające 10 tysięcy złotych. No, czyli 15 tysięcy złotych ponieśliśmy na naprawę autopompy, która jest w Krasnym. Ponieśliśmy też wydatki na naprawę zbiornika, ponieważ no, po prostu trzeba było wykonać nowy zbiornik na paliwo w Majdanie. Poza tym, z tego co wiem, to były szkolenia
w zakresie chyba udzielania pierwszej pomocy, no bo te wymagania w zakresie formalnych warunków, które muszą być spełnione, żeby strażak brał udział w akcji, no są coraz kosztowniejsze. No także nie przewidywaliśmy w budżecie takich zwiększonych wydatków i to no podniesienie tej stawki to wiązałoby się też ze zwiększeniem środków przeznaczonych na funkcjonowanie straży. A wiemy, jaki mamy budżet, bo to proszę Państwa, no ja dlatego podkreślam ciągle, że mamy budżet wyjątkowy. Jeżeli 85% dochodów jest przeznaczone na wydatki, to, no to tego się nie da zrobić bez konsekwencji innych. I to nie jest tak, że będziemy mieć pięknie utrzymane tereny zieleni, że będziemy mieć pięknie utrzymane wszystko, że będziemy mieć pięknie odśnieżane, tak jak nawet wczoraj padło, pięknie odśnieżane drogi, bo no po prostu nie będzie na to środków. Także... Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja nie wiem, dlaczego wyście, przepraszam za wyrażenie, zwariowali na punkcie tego Domu Kultury. Nie, jak nie. Ale nie rozumiem tego stwierdzenia. Bo pan mówi, że mieliśmy duże wydatki na strach. Tak. No, to znaczy remont samochodu to jest obowiązek na skoro ma on dział, tak? No to, ale dobrze, no to podchodzimy, że to jest obowiązek, tamto obowiązek. Ale to wszystko kosztuje. No dlaczego nie rozumiecie takiej prostej, oczywistej sprawy? To znaczy, no to musielibyśmy zestawić, ja nie będę, ale... to są duże koszty, bo teraz uczestniczą w szkoleniach, my pokrywamy koszty szkolenia, ale musimy pokryć też koszty udziału w tych szkoleniach, to nie jest tak, że my nie płacimy. To naprawdę z tego robią się duże koszty. No ale, no to... No. Proszę Państwa, ja wiem, tylko że... Słuchajcie, ja wszystko rozumiem, tylko naprawdę nikt nie dba w strażach o racjonalizację wydatków. No my mamy ubezpieczenia dla powiedzmy 20 strażaków. A czy 20 strażaków jeździ do akcji? Najczęściej powtarzają się te same osoby. My szkolimy tylu, ilu nam zgłaszają, bo ja nie jestem w stanie weryfikować, kto będzie jeździł, kto nie będzie jeździł. Często mamy sytuację taką, na co nawet Komenda Powiatowa Państwowej Straży nam zwracała uwagę, że... Wyszkoliliśmy kierowcę, który nigdy nie brał udziału w akcji. No to są,
to są pewne sytuacje takie, no każdy musi dbać o to. Każdy musi po prostu racjonalizować te wydatki. No i to się... No. Ja wiem, tylko no po co my wydajemy pieniądze? Proszę bardzo, pan radny. Nie. To... Ale nasze były po środku. Ja to pamiętam. Ale my też, panie wójcie, musimy szanować tych ludzi z tego względu, że oni się poświęcają do tego. To nie każdy będzie strażakiem i nie każdy do tego się nadaje, że tak powiem. Oni się sami kwalifikują. Ja myślę, że powinniśmy ich tutaj dowartościować, żeby oni naprawdę, bo jest taki pogłos, że coś jest nie tak. Że więc słuchajcie. Strażaków jest nie takie, jak być powinno. Dobrze, to w porządku, tylko ja bym bardzo chciał, żebyście pamiętali o tym, że zostały zwiększone środki na straż, bo ta decyzja spowoduje, że będziemy musieli zwiększyć środki na straż. I żeby wreszcie w którymś momencie przyszła refleksja, że jeżeli realizujemy tak duże wydatki, to po prostu w którymś momencie powiedzieć, że jednak coś będzie musiało być niesfinansowane. To zresztą widzimy, jakie są oczekiwania. Ja teraz jeżdżę. W czasie kampanii wyborczej to dopiero się zaczyna koncert życzeń. Że po prostu każdy chce i... Wielu jest takich, którzy patrzą tylko i wyłącznie na własny interes. I my nie potrafimy powiedzieć stop. Nie będziemy robić 400 metrów drogi, bo ktoś się wybudował w takim miejscu, że jest tylko dla niego i za chwilę będzie zrobiona ta droga z innego programu, że inny będzie żądał, żeby rozkopać drogę, bo on ma taki kaprys. No bo przecież widzieliśmy to wczoraj. No naprawdę nikt nie przyznał. Każdy wiedział, że decyzja, żeby tej drogi nie rozwalać, jest jak najbardziej słuszna. I dlatego musi w którymś momencie być powiedzenie stop, bo realizujemy potężne inwestycje. Natomiast chcę jeszcze dopowiedzieć, że ja nie wiem, dlaczego lekką ręką daliśmy w tej mijającej kadencji 7 milionów prawie na drogi powiatowe, gdzie to nie jest nasze zadanie własne, a do granic ludzkiej możliwości wychodzą 6 milionów, które trzeba na nasz Dom Kultury. No po prostu to jest chore myślenie, proszę się nie obrażać. Nie odchodzimy od tematu, bo jeżeli... Budżet nie jest z gumy. I z jednej strony są tacy, którzy krzyczą, że jest za duży deficyt, a z drugiej strony, no po prostu ja jeden muszę walczyć o to, żeby były rozsądne wydatki. No musi każdy o tym myśleć. I ja dlatego mówię, że jeżeli uważacie, ja się nie sprzeciwiam, bo ja rozumiem też rolę strażaków, żeby było jasne. Natomiast no, trzeba myśleć o tym, że jeżeli damy tutaj, to gdzie indziej braknie, bo są pewne ograniczenia i tyle. Ja przepraszam, panie wójcie. To ważne jest tutaj, co kolega Adam pytał. Jakie kwoty wydaliśmy w zeszłym roku? Czy jest to do wyliczenia? Czy
przybliżeniu przynajmniej. Nie, no wszystko jest do wyliczenia, natomiast... No... Ja wiem, że jest do wyliczenia, ale jakie to są mniej więcej kwoty, bo... Jakie zostały wydane kwoty w Padowie, ile mieli zgłoszeń, czy do ilu zgłoszeń się udali, to jest najważniejsze, ile ludzi pojechało. Ile godzin, ale... To znaczy tak, jeżeli uważacie, że tak należy zrobić, to proszę tak zrobić, tylko że ja cały czas przy każdej okazji apeluję, żeby zdawać sobie z tego sprawę. To nie można tak przechodzić obojętnie, są realizowane tak olbrzymie inwestycje i nikt o tym nie chce pamiętać, bo nagle jest hasło... Po co robić te 4 kilometry drogi, jak nie potraficie zrobić 400 metrów innej? Ale, no ale, ale... Ale ja absolutnie, przecież ja nie mówię, że nie, tylko chodzi mi o takie ogólne podejście do tego wszystkiego, co ma być realizowane na terenie gminy. Żeby to było zdroworozsądkowe, a nie na każdym kroku jest 6 milionów na Dom Kultury, to dlaczego nie ma na drogę? Dlatego jeżeli jest taka wola, no to proszę naprawdę ustalić, tylko żeby wiedzieć, że każda decyzja tego typu rodzi konsekwencje. To nie chodzi o to, żeby nie podnosić. Absolutnie nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby była ta świadomość, że to nie jest... Czyli... Ja przepraszam bardzo, aby zakończyć już może tą dyskusję, to rzeczywiście tu bym proponował, żeby z tych 22 były takie propozycje tutaj panów radnych, żeby to było 25 zł za udział w akcji ratowniczej, natomiast tutaj za udział w szkoleniu ta stawka godzinowa pozostała bez zmian, czyli 7 zł. Czyli tak ustalamy. No to dziękuję serdecznie tutaj. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały. Numer 2, łamane przez 10, łamane przez 2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Adamówka. Proszę o oddanie głosu. Zgodnie z tym, co było ustalone wcześniej. Dziękuję bardzo za udział w głosowaniu. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana sekretarza.
Panie Przewodniczący, Panowie Radni, podejmowali Panowie taką uchwałę w grudniu ubiegłego roku, jednak służby prawne Pani Wojewody zakwestionowały pewnie zapisy i ta uchwała jest praktycznie z drobnymi zmianami. W paragrafie pierwszym, ustępie czwartym, wcześniej był zapis, że przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej. Tutaj jest nowy zapis, że powinien wskazać co najmniej jedną stację zlewną. I drugi punkt, poprzedni zapis brzmiał, że przedsiębiorca powinien wskazać we wniosku stację zlewną, do której będzie przekazywał nieczystości, a nowy zapis mówi o tym, że przedsiębiorca powinien przedłożyć aktualny dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości przez stację zlewną. Więc proszę o przyjęcie uchwały z tymi drobnymi zmianami. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania co do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Otwieram więc głosowanie nad projektem uchwały numer 2/11/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Adamówka. Proszę o oddanie głosu. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakąś sprawę, a chciałby przedstawić na forum Rady, proszę bardzo. Proszę bardzo, Pan Radny jako pierwszy. Zbliża się okres świąteczny i mamy taką sytuację, że tu na drodze do Krasnego, tam gdzie się buduje Woran, czy jak tam nazwać, stoi kapliczka, która w tej chwili jest w takim stanie, że powinniśmy się nią zająć. Tam nie trzeba dużo. Proszę. Proszę Państwa, ta kapliczka jest własnością Boramu. Zresztą oni... Proszę? Natomiast ta kapliczka to też jest obiekt, który jest wpisany do Gminnego Rejestru Zabytków. I na pewno... Po pierwsze, no, my nie możemy przy tym obiekcie nic zrobić, bo zresztą no, tłumaczyłem to, bo jest jaka była sytuacja, kiedy dostaliśmy nawet dofinansowanie do jednego czy do drugiego cmentarza, który nie jest naszym obiektem. Zresztą my wszystkie kapliczki, które są naszą własnością, czyli są wybudowane na działce gminnej, one są objęte i będą po prostu no, przebudowywane. Natomiast z tego co wiem, to Boram przymierzał się do po prostu no, remontu tej kapliczki, tylko chyba przestraszył się tego, że jest to obiekt zabytkowy. Zresztą widać, że no nie zagrodzili, że tak powiem, dostępu do tej kapliczki i myślę, że się nią zajmą, natomiast na pewno nie jest to możliwe, żeby to zrobić przed świętami, ale myślę, że nawet jeżeli ta kapliczka na święta nie będzie wyremontowana, to święta będą takie same. Thank you.
Panie wójcie, ja chciałem zapytać o ten chodnik, o którym rozmawialiśmy. Czy to będzie zrobione przed świętami też? To znaczy, jeżeli chodzi o przed świętami, no pewnie będzie trudno, bo jedyny wykonawca, który może to poprawić, to jest zaangażowany w realizację dużego projektu, czyli budowy chodnika w Majdanie Sieniawskim. Ma po prostu krótki czas realizacji, wykorzystuje każdy sprzyjający dzień, jeżeli chodzi o pogodę. Natomiast no to też tak na marginesie, proszę zobaczyć, sprawca tego uszkodzenia jest znany. No i teraz, gdyby kiedyś, gdyby po prostu ten kikut topoli nie został, to i nie byłoby tego, co tam się dzieje na tym chodniku. No ale panie wójcie, no już trudno, topola zrobiła robotę. Chodzi mi o to, jeżeli nie można tego zrobić przed świętami, to ja bym proponował i prosił, aby te miejsca zaznaczyć. Ja mam tu na myśli farbą. Jakąś taką, która jeżeli... No to jest, wie pan, zaiksować coś takiego, żeby ludzie wiedzieli, dokąd, że to jest niebezpieczne miejsce. To na pewno to jesteśmy w stanie zrobić. Ja tak zdecydowanie nie mówię, Myślałem, że firma, która z geofizyka, że posługują się taką farbą, nie mają tego. Byśmy to już zrobili. Ale taką farbą na przykład drogowcy znaczą miejsca niebezpieczne, czy tutaj w tym przypadku jak najbardziej jest to bardzo niebezpieczny punkt. Ja nie wykluczam, że zrobią to jeszcze przed świętami, natomiast no nie gwarantuję. To zobaczymy. Na pewno, jeżeli chodzi o znaczenie, to nie będzie problemu. Szanowni Państwo, przed nami święta wielkanocne. Życzę więc Państwu i wszystkim mieszkańcom zdrowych, pełnych pokoju, nadziei, miłości, świąt, zmartwychwstania Pańskiego, spędzonych w gronie najbliższej rodziny. Wszystkiego dobrego.